Które przygotowaliśmy w ramach marki Legal Night, zaskoczymy całą Polskę. Jeżeli Ty jesteś zainteresowany działaniami na pograniczu ryzyka, to zapraszam Cię na tę stronę internetową. Kidrop.com plus 5% do wpłaty z kodem FAVE. Ponad 20 różnych smaków, 5 razy więcej kofeiny niż zwykła kawa. Jedna porcja to odpowiednik 3 napojów energetycznych. Na kod FAME25 minus 25% zniżki na cały asortyment. GBS dobrze jest. Polecam. Michał Bogzelbaro. Kodem FAME10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zoadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. zoadoptuj.pl. W ostatnim face-to-face, który poprzedza galę Fame MMA 10,
Nie ukrywam, że jest to pierwszy format, gdzie będziemy mieć dwóch tłumaczy, tak więc może być troszeczkę awkward, możemy być leciutko zagubieni przez możliwe pierwsze 5 minut, ale wydaje mi się, że wejdziemy we wprawę wraz z kolejnymi minutami face to face'a. Do przekazania mam dzisiaj parę ciekawych informacji, parę ciekawostek i parę fun faktów. Swoją drogą w tym kadrze wyglądam jak jakiś mafijny boss, bo za mną stoi kurwa dwóch wielkich ochroniarzy, a ja w tej marynarce dość dobrze się prezentuje. Chociaż ty pewnie zaraz będziesz się śmiał, że jestem ty po prostu grubasem. No jesteś. Ale ty jesteś, kurwa, reklamówką. Nie dopniesz nawet tego guzika, ale nie guzik masz, nie? Dobra, a ty ja jesteś billboardem... Ja pierdolę koszulę z promocji. Ty jesteś billboardem reklamowym serwerów Metin. Tak, to jest Tibia, chłopie, z Wardęgą tam będę grał. Okej. Okay. 16 od razu po walce. Dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy do meritum, chciałbym was powitać. Cześć, Norman. Cześć. Cześć, Kasio. Cześć. Słuchajcie, bardzo chciałbym wszystkim widzom podziękować za to, że uczestniczyli we wszystkich programach, które miały miejsce na kanale Fame MMA. Było bardzo dużo śmiesznych momentów, emocjonujących. Czasem było parę takich smutnych, było też wiele cringe'owych, no ale przede wszystkim było mnóstwo kontrowersji i nie ukrywam, że serduszka na czacie dla was, moi drodzy, za to, że tutaj z nami byliście. Gala jubileuszowa jest dla mnie bardzo ważną galą, tak jak i dla całego Fame MMA i w imieniu całej firmy chcemy wam podziękować za to, że z nami tutaj jesteście. A teraz przejdźmy do meritum, choć jeszcze sponsorzy. BetClick, nasz oficjalny bookmaker, ma dla was wyjątkową ofertę. Jeśli chcecie skorzystać z cashbacku do 550 zł, to możecie to zrobić, rejestrując się z kodem FAME550. GBS na kod FAME25 daje wam 25% zniżki na cały asortyment. Keydrop, Denley.pl, SFD, HotPay, Apis, Natural Cosmetics, Illegal Night, Premium Cars, Wielka Reklama, Ubezpieczenia Grodzki, partnerzy techniczni, Extreme Hobby, Storm Cloud, partner medyczny, MML, Centrum Medyczne, partner dietetyczny, 5 posiłków dziennie, patroni medialni, O2.pl i Super Express. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sponsorów. Jest jeszcze instrukcja, że możecie się do nas dodzwonić i zadać pytanie dla Casio lub Normana. Aby to zrobić i dodzwonić się do studia, wysyłacie SMS o treści fame.pytanie pod numer 7157. Na numery, które wyślą pytanie, będziemy odzwaniać. Koszt SMS to złoty 23 brutto. Na dole macie teraz beleczkę, jak to zrobić. Instrukcja również często będzie pojawiać się na czacie. Wiem, że trochę dużo gadam, ale jest wiele rzeczy, o których jeszcze trzeba powiedzieć. Dodatkowo, na tym programie będziemy dzwonić do 5 naszych zawodników, mianowicie do Amadeusza Ferrariego, do Adriana Polaka, do Alana Kwiecińskiego, generalnie do wszystkich, z którymi gdzieś tutaj jest jakiś konflikt pomiędzy raczej ja? Tobą, Casio. Ja, jak taki grzyczny chłopak, ja mam konflikty. A innymi? Myślę, że już wszystkie zażegnane. I dodatkowo będzie jeszcze jedna informacja, którą po 20 minutach programu przekażę. To wymieniłeś trzech. Wymieniłem trzech, reszta to może być malutka niespodzianka. Dobrze, zaczynamy. Dzwońcie, a my lecimy do pierwszego pytania. Don Casio, w wywiadzie dla Koloseum mówisz, że gdy wygrasz tą sztabkę złota, to postawisz ją między pucharami. Dodatkowo w tej wypowiedzi zawarłeś, że nie masz ciężkiej sytuacji finansowej, bo przestałeś grać w kasynie. Jak często bywałeś w kasynie i ile zostawiłeś tam pieniędzy? Generalnie pytanie brzmi tak, ile przypierdoliłeś? O, może w ten sposób. Nie wiem, łącznie z 500 000, ale raczej mam to już ze sobą, tak mi się przynajmniej wydaje, więc no tyle, a tak jednorazowo to 126 000. 126 000 przegrałeś. Ale to mnie też nauczyło dużo, bo ja szukam plusów nawet z negatywnych zdarzeń w moim życiu, więc sobie przeanalizowałem wszystko i dużo mi to dało. Miałem akurat wtedy, więc dobrze, że na mnie trafiło, a nie na kogoś innego, bo wiemy, jak niektórzy kończą po takich przegranych. Ja nie miałem jakby takich złych myśli nigdy. Było ciężko, był mętyk w głowie, ale fajnie się, wiesz, tam po kilku dniach pisk w głowie przestał i powiedziałem, kurwa, Kasiusz, przecież ty umiesz robić pieniądze, więc zaraz to zrobisz, ale po co masz leżeć teraz w łóżku i, wiesz, się zamartwiać. Więc... Były momenty, kiedy wygrywałeś więcej? W kasynie się nie wygrywa. Tam trzeba zawsze mieć nastawienie, że idziesz się dobrze zabawić, a nie wygrać pieniądze. I często z takim nastawieniem szedłem, jak miałem luźne kilka tysięcy, to szedłem się zabawić.
a czasem mi odjebało i chciałem wygrać, to wtedy traciłem no, dużo pieniędzy. I teraz koniec? I tylko przedsiębiorcze rozdysponowywanie pieniędzmi? No, gospodarność, nie, mówisz? Wieś, no, ponoć... Na przykład Tastria tutaj na bluzie jest Tastria elementem... Z Wardęgą będę grał na tym, na serwerze, więc wiesz. Ale przed programem powiedziałeś mi, że nie wiesz, czy to Metin, czy Tibia. To jest Metin i Tibia w jednym, nie? Od razu po walce tam się loguje. Nie wiesz, co to za reklama. Nie, no to Metin jest, chłopie. Okej. Okay. Dobra, pytanie dla Normana. Casio, jak i wiele ludzi, którzy są z jego publiki, mówili, że się go obsrałeś. Odnieś się proszę do tych słów. Co sprawia, że ludzie myślą, że się go boję? Nie pierwszy raz jestem w Polsce. Siódmy czy ósmy raz. Gamrot i wielu innych. Don Casio jest kolejny w szeregu. Byłem dwa razy w Brazylii. Normalna sprawa. Jestem gotów na wojnę. Wielu ludzi w komentarzach pod konferencją na tym live czacie i też na wykopie mówiło, że nie byłeś już tak pewny siebie jak na pierwszej konferencji. Stąd wynika też, że wielu ludzi uznało, że po pierwsze Casio zrobił wagę, był bardziej spokojny, wyważony na tej drugiej konfie i to sprawiło, że straciłeś pewność siebie i przysłowiowo się go obsrałeś. It's a bonus if you missed weight. It's an extra bonus for me because. A to taki bonus dla mnie. Giving people my 30%. Bo jestem przyzwyczajony pokazywać 30%. 30% tyle daje po sobie poznać. Więc cóż, jeśli tak sobie pomyślę, no to świetnie. Gratulacje, gratulacje, dawaj. Brawo, brawo. Norman, co powiedziałeś do Casio podczas face to face na konferencji chwilę przed tym, jak go popchnąłeś? Wypowiedziałeś tam jakieś słowa i generalnie nastąpiło jakieś wydarzenie. Nie wiem, co mogę powiedzieć? Co możesz mi zrobić? Uderzysz mnie w twarz? Co możesz mi zrobić? Gdybyśmy spotkali się na ulicy, to bym go rozwalił w dwie minuty. Natomiast tutaj walczymy według pewnych zasad. Był obiecującym bokserem. Jasne, w swoim czasie szanuję to. Nie udało mu się, pękł i odpuścił. A mógł pójść w tym kierunku. Ja podróżuję po świecie i walczę, a on zdobył sławę dzięki Warsaw Shore, X on the Beach. Więc to, co teraz dostaję, to jest po prostu darmowy bonus. Jest nikim w MMA. Jest 20 kg cięższy niż większość jego przeciwników. Jego odpowiednikiem mógł być Neyman, ale ten się przestraszył. Przestraszył się, bo przyszedł. Neyman podszedł do niego, Neyman bang i Casio nie wiedział, co zrobić. Tylko się zasłaniał, spanikował i po prostu uciekał jak dzieciak. Ja uciekałem? Zobaczymy. To Neyman uciekał, to coś ci się pojebało, albo źle oglądałeś. No. No. Albo tłumacz tu źle tłumaczy, albo ty coś pojebałeś. Owszem. A czy ja się boję? No ty się boisz. Widzisz, że się bał? Dlaczego myślisz, że się boję? Bo widzę to w twoich oczach. Wytłumacz mi. Widzę to w twoich oczach, że nie wytrzymujesz presji. Mogę sobie patrzeć, gdzie mi się podoba. Teraz nie będziesz miał już wymówki, że ktoś jest cięższy od ciebie, jesteś zawodowcem. To na tobie leży presja. Pamiętasz, jak sprał ci tyłek ten gość z Kazachstanu? Oczywiście, że pamiętam. Ciebie by znokautował w dwie rundy. No. A mnie nie znokautował. No. Ciebie by znokautował. Bardzo szybko, ciutko by cię znokautował. A ilu gości ty znokautowałeś? Sporo. Sporo. Ilu znokautowałeś? Większość walk kończyłem przed czasem. Nie, to słyszałem. Słyszałem coś całkiem innego. No to zobaczysz. Zobaczysz w sobotę. Ja walczę z zawodnikami wysokiej klasy. Do tego jestem przyzwyczajony. Zobaczysz. No to teraz zobaczysz, co to jest klasa Don Casio. Króla. Bro,
What did I see you fighting against the stary, Adrian Polak? You did nothing. Man, you fought a guy who trained for 2 months. Ty jesteś silnikiem, ty trenujesz. Boxing, you know that, right? Ten gość, którego pokonałeś, trenował przez 2 miesiące. Ty trenujesz boks od 7 lat, prawda? No i co? Trenowałem 5 lat temu. A teraz zostałeś 20. No jak, od ciebie w ogóle nie jestem cięższy. Jestem w twojej wadze i ciebie zleję. 30 kilo cięższy od niego. Than Adrian Polak and you barely got od by him. Polaka. Dean Ambrose, David Ambrose, you know, Ambrose? Kickboxing. Potem Rata i potem Najman. Wszyscy. You didn't want to fight me. Chcieli cięższych. Chcieli cięższych. Nie chcesz. Miałem cięższych, miałem lżejszych, teraz mam równego i to gościa z UFC i go rozpierdolę. Yeah, i zamkną mordy wszyscy. Marcin, i ty również zamkniesz mordę, bo ja tobie zamknę mordę w sobotę. Neyman's a bum. Yeah, everybody know Neyman's a bum. No i ty też będziesz bum. He lost the taxi slot already in his last fight. He's a bum, Neyman, you know. But not me. Jest słaby. O, jest cieniasem. Ja cieniasem nie jestem. I to ci pokażę. Zobaczysz. Dobra. Zobaczysz, jak dostaniesz w pierdol. Jak zobaczysz, jak dostaniesz w pierdol. Dobrze, panowie. Odbierzemy sobie teraz pierwszy telefon. Pierwszy na linii będzie Alan Kwieciński. I tutaj nie będziemy już poruszać, wałkować tematów z wcześniejszych rzeczy. Tylko każde pytanie będzie takie same. Halo, halo, Alan. Siemanko, witam wszystkich. Cześć Alan, jesteś właśnie na face to face Norman Park kontra Don Cassio i mam do ciebie oficjalne pytanie, kto wygra tę walkę i dlaczego? Słuchaj, ja jestem za Normanem, tak? Ja jestem za Normanem, że wygra tę walkę. Ale no mówię, Kaziu tak samo odrzucił kurwa rdze, zobaczymy, mocno się przygotowuje, dopiero dzisiaj zobaczyłem, że ta walka jest po 5 minut po 3 minuty, mocno się przygotowuje, w szoku jestem, że zrzucił tą wagę, bo widziałem w Wordoshow, że cały czas gdzieś tam kurwa podpijał ten preparat i tak dalej. No zobaczymy, ale ja jestem za Normanem, wiadomo z jakich przyczyn, mam nadzieję, że po prostu go nauczy po prostu szacunku przede wszystkim do innych zawodników, bo nie ma za grosz szacunku i takie jest moje zdanie na dzień dzisiejszy. Alan, do ciebie w sumie miałbym jeszcze taki bonus question, mianowicie ty chcesz walki z Cassiuszem w dyscyplinie Cassio. Bo Cassio generalnie do MMA nie zapatruje się, żeby przechodził. Wiem, że nie pójdzie. On jeszcze szczyci tym boksem. Dla innych jest boks jest zajebistym widowiskiem. Dla mnie jest po prostu nudnym widowiskiem. Każdy ma inne zdanie na ten temat. Moje zdanie takie na ten temat po prostu, że jest nudny. Ludzie chcą widowiska po prostu. A moim zdaniem widowiskowe jest jak najbardziej widowiskowym sportem jest K1 kickboxing, bo tam się cały czas coś dzieje, cały czas jest wymiana. Ale to jest moje zdanie. Każdy ma prawo do swojej wypowiedzi. Dla typowych laików, czyli którzy się nie znają może na parterze, tak samo jest smutny z MMA. Ale mówię, fajnie wyglądają knockouty w MMA oczywiście, ale mówię, no dla każdego kurwa, no każdy nie podpasuje, tak jak to się mówi. Powiedz mi, czy inaczej, Cassio, powiedz mi, czy Alan stanowiłby dla ciebie jakiekolwiek zagrożenie w boksie? A Cassio dla ciebie Alan? Jeszcze raz. Czy Cassio stanowiłby dla ciebie jakieś zagrożenie w boksie? No na pewno bym stanowił, tak? No, ale powiem, że na pewno bym się też bardzo dobrze przygotował do tej walki, więc na pewno moje przygotowania skupiłyby się tylko na boksie. Tak jak teraz mam walkę z Pająkiem, skupiłem się mocno na zapasach i na parterze. Tak więc jeżeli miałbym z nim walkę, na pewno mocno by moje treningi poszłyby w kierunku bokserskim. To byłoby, nawet by nie ulegało wątpliwości. Na pewno bym sobie wziął specjalnego trenera od boksu i kurczę, no mocno bym pocisnął tym boksem. A chciałbym na pewno z nim walki w jego formule. Zagrałbym w jego karty i na pewno stanąłbym na wysokości zadania i na pewno miałbym ze mną problem. Zaśmiałeś się? W ogóle bym nie miał. Bym go znokautował do drugiej rundy. Okej. Okay. Alan, ostatnie pytanie. Lecę na trening, więc może urywać akurat, więc... Nie ma problemu. Powiedz mi, Alan, Amadeusz Ferrari czy Don Cassio? Kto byłby dla ciebie takim większym smakołykiem na obecny moment? Na obecny moment ten kurwa Farmadeusz Ferrari, więc za to, co on gada, kurwa, kondot jeden, to poróż mi krew na lewa, nie?
a wiem, że mi obcięli obojętnie, jeżeli go spotkam gdzieś w hotelu, kurwa, w jutro albo w piątek. Okej, dzięki za telefon. Przynajmniej wiemy, Kira, że będzie trzeba chronić tutaj Amadeusza. I Alan, no w sumie może też, bo Amadeusz, z tego co wiem, to również gdzieś tam jest pod napięciem. Dobrze, Kasio. Norman chciałby zawalczyć z Popkiem. Co ty sądzisz o Popku i czy Norman miałby szansę z Popkiem? Nie wiem. Zależy, jak Popek by się przygotował. Z tego co wiem, to czasem mam kontakt z Popkiem, to tutaj mówi, że się przygotowuje, a też baluje. Podobnie jak ja, a nawet chyba grubiej. No to... Ale wydaje mi się, że tak, że raczej Popek by się przejechał po nim, nie? Masą jakby nic nie musiał zrzucać. Tutaj do mnie mówił, że zrzucać, a tu chce z Popkiem. Trochę tak dziwnie, nie? To wychodzi, że tu kurwa mi każe zrzucać wagę, a tu z Popkiem by wyszedł, gdzie by go pierdolnął lepcą, to by kurwa spał. Yeah, he's only maybe got one round in him. No nie wiem, nie wiem, czy tak by było. A dlaczego tego chciałem? Bo od kiedy dołączyłeś do tej federacji, to w ogóle nie zwróciłeś wagi. Cały czas na 95-97 kg siedziałeś. Do tej pory nie udało ci się zrzucić wagi ani razu. No bo nie musiałem zrzucać wagi. Dlaczego płaczesz? Ja w ogóle nie płaczę. Nie musiałem zrzucać wagi, to nie zrzucałem. Teraz zrzuciłem i wydałeś na siebie wyrok śmierci, chłopie. Jak zrobiłem wagę, to jesteś zabity. W sobotę jesteś zabity. Króciutka piłka właśnie będzie z tobą. Będzie króciutka piłka z tobą. To już ci mówię, kurwa. Nawet wchodzę w swój komfort, czyli w pudysta się zniszczę. Rozwalony, rozjechany. Rozjechany, przyjechałem. Kurwa, cię zabiję. Zetrzeć na prochu. Łatwe pieniądze. Ty mnie zabijesz? No to dawaj. Poczekaj do soboty. Już nie wytrzymujesz. Nie wytrzymujesz. Nie wytrzymujesz presji, chłopie. Presji nie wytrzymujesz. Nie sięgasz. Mam wrestling, mam judo, mam wszystko. No masz wrestling i judo. No dokładnie, to nawet wracając do Popka, chłopie. Gdzie ty w ogóle boksowałeś dla Popka? Popek też jest ogarnięty w parterze i tam przewaga masy by cię kurwa zmiażdżył. To, że masz umiejętności w parterze, co z tego? Co z tego, że masz umiejętności w parterze? Gdybym miał taką masę, to by cię kurwa przekręcał jakby chciał. No. Co ty byś mu kurwa, łapę wykręcił? Łapę byś mu wykręcił? Ja mam dobre judo, wiesz? Judo, no. Na pewno kurwa judo. Nikt mnie nie da rady kontrolować. Gamrot. No. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będę silny i mocny. Mamrot cię zlał w stójce, kurwa. To ja cię zabiję, chłopie. To ja ciebie zabiję. Słuchaj, jest dużo więcej, co wydarzyło się wcześniej, ale powiem ci tyle. Nigdy nie zamierzałem się podać. Nie zrobiłeś wagi? Byłem gotów jechać do końca. Jestem profesjonalnym freakfighterem, a ty jesteś kurwa wielkim zawodowcem, jebany chuju. Wiesz, to jest proste, kiedy jesteś chudy, to jest co innego. Kiedy masz mięsień, jest trudno. Ty jesteś obtłuszczony, jesteś grubasem, wiesz? Jesteś chudym grubasem. 95 kilo. Daj spokój, kiedy jesteś rzeczy, to jest mięsień na taki dużo, jak ty. Dużo trudniej zrzucić masę. Dlatego nie robię mięśni. Gratulacje. Zobaczymy. No to ty dostałeś KO. To ty dostałeś knockdown i to kilka razy. Ja nie. Tak, kilka razy padłeś na deski. Mówili mi twoi przyjaciele. No nie mam znowu padł na dechy. A do moich przyjaciół nie masz dostępu, chłopie. No i nie to mi powiedzieli twoi starzy znajomi z boksu. To super. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ci pójdzie. W sobotę zobaczysz, kurwa, jak leżysz na deskach. Ty będziesz. And then you'll realize you'll get some humble pie after this fight. Oj, przejedziesz się. Trochę pokory cię nauczymy. Wydaje ci się, że jesteś taki duży, a wszyscy inni są tacy mali, ale zobaczysz. Trochę spokornieje. Spokornieje. To ty, miejmy nadzieję, że spokornieje. To ty. Ten pas to pójdzie na cele dobroczynne, zobaczysz. A ja wezmę sztabkę złota. Wywiozę ją do Irlandii. Sztabka złota zostaje u mnie i pas. Do żabki?
Do żabki to ty chodzisz. To ty chodzisz tam, kurwa, do żabki. To jest ze specjalnej dostawy. Twoja morda pasuje nawet tam na reklamę. Ugadaj się, ty będziesz pracował w żabce, jak wylądujesz na deskach. Pójdziesz pracować w żabce, bo nie będziesz miał innego wyboru. Idealnie pasujesz, kurwa. Twoja morda idealnie pasuje do żabki. Chcesz być fighterem? Chcesz być zawodnikiem MMA? Nie, nie chcę być. Nie chciałbyś, ale nie masz jaj. Nie chcę być. Marzysz o tym, ale brakuje ci kogoś. Jakie mam, kurwa, jaja. What about your teammate? A co z twoimi kumplami? Mam paru znajomych, którzy słyszeli, co tam u was się dzieje. Chcesz powalczyć z moimi, z MMA? Masz ochotę sprawdzić się? Ale ja MMA nie trenuję. Jak chcą się sprawdzić, skoro macie taką, kurwa, MMA, wszystko musicie trenować. Boks, K1, MMA, to zapraszam na boks. Pokażę wam, jak zawodowy free fighter niszczy, kurwa, twoich kolegów z MMA. Nie umieją stójki? Nie umieją stójki? Niech pokażą, kurwa. Czy twoi koledzy z drużyny chcą powalczyć z moimi? Macie ochotę? Zapraszam. Zobaczysz w sobotę. Team Króla nie pokonamy, kurwa. Pamiętaj. 1-0 loss, come on. Pamiętaj, kurwa. Team Króla, wszystkie pasy sobie. Team Pussy, you know? Team Pussy. Team Putang. Twój team. Tak, z Sidem. Team Chipa. Sidem. No, Sidem se, kurwa, obciągacie. Fiuty. Ja nie, okay. Nie jestem team Krycha. Ty jesteś team Krycha. Ty jesteś team Krycha. Odnośnie Krystiana... Wcale nie. To mamy go właśnie na linii. Halo, halo? Halo, halo? Cześć, Krystian. Słyszałem, że jesteś w przymierzalni. No, jestem akurat na zakupach. Słuchaj, wiadomo, że zadając ci pytanie Norman Cassio, to odpowiedź, to będzie raczej pytanie retoryczne, ale czy mógłbyś mi mądrze powiedzieć, mądrze, dlaczego Norman? Sit mądrze, sit mądrze, kurwa. Słuchaj, ja się sugeruję tylko i wyłącznie, mało kto wie o tych pojedynkach, które on przegrał, ja sobie to przeanalizowałem, obejrzałem tą walkę z sobie Rajskim, gdzie go wypunktował, obejrzałem walkę z sobą, czyli Kasprzakiem, z Poznaniakiem, bokserem, który niejednokrotnie go pokonał. Rozmawiałem z chłopakami, którzy mieli okazję z nim się mierzyć, miał ksywę Spadochron. Także prześledziłem wszystko i to jest wszystko nadmuchane, on jest stworzony przez was do robienia sprzedaży. Tak naprawdę zweryfikuje to się wszystko w sobotę i każdy przejrzy na oczy tak naprawdę, jakie on ma swoje umiejętności. A ty byłeś zbyt głupi, żeby z siebie stworzyć coś. Dlaczego? Ale może dany ci da. Dlaczego nikt nie da szansę swoich wszystkich porażek, swoich wszystkich walk, jak dostawałeś cymbał, a tak... Halo, halo? Nie opłacił abonamentu, kurwa. Hajsu mu brak. Krycha? Pewnie go mu ktoś jebnął w przymierzaniu. Chyba straciliśmy Krychę. No, panowie, mamy na samym oficjalnym kanale Fame MMA 82 tysiące ludzi już. Tak więc możliwe, że to będzie mimo wszystko rekordowy program. A mamy jeszcze parę telefonów. Tylko na pewno będzie. Będzie rekord. Będzie rekord. Wiadomo, że będzie. Może go położę tutaj. Don Castro zawsze ma rekordy. Nie wiem, co ci powiesz. To jest tak proste zadanie, które mam na sobotę. Nie, proszę, nie kopmy się. Tylko boks, bardzo proszę, zróbmy sam boks. Przecież boks sam, kurwa, chciałeś debilić. Przecież to ty mnie wyzwałeś w boksie. Ty już, kurwa, nie pamiętasz? Namówiony przez swojego kumpla Sida, wyzwałeś mnie w boksie. Już jasne, zapomniałeś, jasne, kurwa, od tego Mefedronu debiluje pany? Już zapomniałeś? Mefedron, kurwa? Wyżar mózg? You like a Mefedron. Lubisz Mefedron, tak? Yeah, you like. Lubisz Mefedron? No widać, nawet to druchy masz, kurwa, nosem takie. Cassio, Norman za modu też miał walki w amatorskim boksie jak ty. Dodatkowo Park cały czas siedzi w sporcie. Więc skąd masz w sobie taką pewność siebie, że wygrasz tę walkę? Bo tak się urodziłem. I po prostu wiem, że go rozjebię, bo widziałem ostatnią walkę z Mamrotem. No i tam nic nie pokazał. No to jestem przekonany, że skoro jakiś, kurwa, kurdupel go zlał w boksie, no to ja go po prostu zabiję. Respect your
former Polishman. You've got to respect him. Look where he's at now, UFC. Szanuj fight by knockout. Swoich I przeciwników. Two fights. My first two fights were Wars UFC. Zwalczyłem tam, stoczyłem dwie walki. Gamrot, okej, okay. Wygrał, ale wydarzyło się dużo przed tą walką. Nie mogę więcej powiedzieć na żywo w studio. Prawda jest taka, że nie powinienem był w ogóle podchodzić do tej walki. Miałem 6 wlewów dożylnych zaraz przed walką. A ja nie będę miał żadnych wlewów, bo ja nie potrzebuję, kurwa, robić, musiałem bo ja jestem profesjonalistą. Na tę walkę. Musiałem przyjechać z powodu koronawirusa. Się wywiązuj, kurwa, z kontraktu. Ja podpisałem 83 900, to zrobiłem, kurwa. Tym się różnimy, kurwa, Leszu jebany. Będziesz zabity w sobotę. Okej, okay, jasne, przyznaję. Ale 100% mnie przeciwko Gamrotowi, to nie jest dla niego łatwa walka. Nie byłaby taka prosta. Za dużo wtedy się wydarzyło. Wiesz, palec w oko. Widziałeś, jak to wyglądało. Widziałeś kilka pierwszych... Dostałeś palca w oko, to już byłeś, kurwa, rozbity jak ten, kurwa, Apollo z Rockiego Balboa. Nie, wcale nie. Dawałem radę. Panom to się podoba. No tak, podoba się, jak masz. I tak wygrywamy. Dlatego właśnie nosimy rękawiczki w MMA, bo wiesz, jak to jest. Tak to właśnie wygląda w MMA. Jak wytrzymasz ze mną 5 rund w boksie, jak cię wcześniej nie skończę, to ci dam rewanż w tych małych. I ci potem, kurwa, skończę cię w tych małych. No właśnie, Norman, bo... kickboxing, MMA? Co, kickboxingu w MMA? Nie, no w małych, kurwa, w boksie. Chciałeś? No problem. No jak wytrzymasz, jak wytrzymasz 5 rund, bo jak cię znokautuję wcześniej, to nie masz szans. Bo przegrasz się tak. Dobra, no to umowa. Umowa. Umowa? Umowa. Umowa. We'll see. Zobaczymy. Bo i tak przegrasz, czyli już przybił, że przegrał. Widzisz, jaki jesteś słaby? Już, kurwa, wiesz, że przegrałeś. Ze mną, jeśli wytrzymasz ze mną 5 rund, no to dam ci rewanż. Ale zatrzymam twój pas. Przekażę go na cele charytatywne. Oczywiście. Jest w stawce. No i cofniesz się. Ja się nigdy nie cofnę. Pomimo, że dostaniesz w pizdę, no jednak idę cały czas do przodu. Pomimo, że mam cię w chuju, to jesteś jednak najlepszym tym zawodnikiem z tych moich, bo sam ich ciśniesz przecież. Będę tam, samym środku, na samym środku klatki będę czekał na ciebie. Nie ma sprawy. Ja będę szybciutko przy tobie. Jestem, przyprowadź kolegów z drużyny. Rozwalimy was. Panowie, muszę podać dwie informacje w tym momencie, bo jest tutaj tak dużo ludzi, że po pierwsze, jako taką informację, w sumie też ważną. Bardzo proszę widzów na czacie, by uspokoili się z tymi krzesłami dla ochrony, ponieważ panowie są w pracy, no i zdrowie i bezpieczeństwo zawodników jest w ich rękach. Muszą stać blisko nich, bo chłopaki tutaj są naprawdę nabuzowani. Stąd też, gdyby panowie mieli wstawać z krzeseł, mogłyby zabraknąć tych 2-3 sekund reakcji, które mogłyby zaważyć na tym, czy Norman wypierdoli strzała Casio albo Casio Normanowi. Więc tobie. Astria. A kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć... Że Nikola nie lubi siadać. To bardzo ważna informacja dotycząca waszej walki. Wielu z was zastanawiało się, czy walka Norman Park kontra Don Casio w ogóle się odbędzie. Myślę, że nadszedł ten przełomowy moment, że mogę was już poinformować o tym, że dogadaliśmy się z KSW. I nie ma przeszkód, by walka Norman Park kontra Don Casio odbyła się w Polsce. Chociaż myślałem, że będzie za granicą. I tam odpierdolę turbo melanż. Ale uniknęliśmy dzięki temu sporych kosztów, myślę. Wiewiór na linii. Halo, halo. Siemanko. Cześć. Wiewiór, słuchaj, zadam ci teraz pytanie, które myślę, że też jest pytaniem retorycznym, bo ty masz spinę z Casio, ale chciałbym, żebyś odpowiedział inaczej. Mam cię za chłopaka, który jest bardzo szczery i ty mimo wszystko, mimo niechęci do Casio, mam nadzieję, że odpowiesz tak, jak ci mówi serce, a nie po prostu... Kasia, jak mi mówi rozum. Wiewiór i rozum, kurwa. Jak ci mówi rozum. Zajebał. Powiedz mi, Max, kto wygra walkę Norman Park kontra Don Casio?
Dobra, to powiem tak, ja sparowałem z Kasiuszem, co prawda w MMA, ale w stójce mimo wszystko się chwilę biliśmy. I w tej stójce on ani razu mnie czysto nie trafił, ani razu. Porównując jego stójkę do chłopaków z treningu ode mnie, większość chłopaków jednak reprezentuje wyższy poziom z, tego zawodowego poziomu, takich zawodowców. A Norman Park jest gościem, który bił się na światowych galach, jest zawodowcem na światowym poziomie, więc no kurde, no to jest, odpowiedź jest prosta, nie? No, Norman Park, no wiesz, ludzie to jakby nie do końca wszyscy to rozumieją, że Norman Park przychodzi jakby z innego poziomu, tak? Z poziomu światowego. To jest troszkę inaczej, tak? Tak samo jak też Kasiusz tam mówił o walce Normana z Popkiem, że Popek by wygrał, bo ma większą masę. To ten gościu nie ma pojęcia o parterze i się wypowiada. Prawda jest taka, że Norman bez problemu też wygrałby z Popkiem, dlatego że mówię, że to jest po prostu już inny poziom. I to jest lata doświadczenia i to jest inny level po prostu. To nie nasz level, tak powiem. Masz jakieś dwie wirchujawie, no bo Popek akurat ma pojęcie o MMA, ja może nie dobrze, mam. Dobrze, ma pojęcie o MMA. Dobra, zamknij ale... to mordę, jak dobra, mówiłeś. Kurwa, ja mówię zamknij to mordę, zamilkłeś to zamknij ryj. Więc Popek ma wielokrotnie udowodnił, że ma. Miałeś szansę, to kurwa prawie cię zadusiłem, gdybym nie miał dużych rękawic. Gdybym nie miał dużych rękawic, to bym cię zadusił. Kurwa. No chłopie, tobie założyłem. Ja bym z tobą wygrał w parterze z zamkniętymi oczami. No to kurwa właśnie pokazałeś, jak ci się udało, kurwa. Opie. Leżałeś kurwa i fuszko bił te, które rozwalone i potem mówi o, rozwalone masz. Debil kurwa. Więc tak jak mówię, Popek ma duże doświadczenie przecież w parterze, więc mi się wydaje, że duże by miał przewagę tych gabarytów. Więc nie trzeba mieć dużego pojęcia, jak masz już no przewagę 30 kilogramów i masz trochę pojęcia o MMA. No ja nie mam pojęcia o MMA w ogóle, bo tego nie ćwiczę. Nawet ja w parterze potrafię skręcać o wiele cięższych ode mnie, którzy wcale nie są jakoś dużo słabsi technicznie, bo w parterze... A ja w ogóle techniki nie miałem i mnie nie skręciłeś, kurwa. A ja cię prawie zadusiłem w pierwszej rundzie. I trzeciej rundy się bałeś, kurwa. Cały czas no bo ci pozwoliłem, żebyś sobie usiadł, kurwa. Bo cię chciałem zerżnąć jak szmatę. Na jeźdźca. Chciałem cię zerżnąć jak szmatę na jeźdźca. Bo jeszcze naćpanej takiej kurwy jak ty nie ruchałem, więc chciałem cię wyruchać. Pozwolisz Normanowi się znokautować? Pozwolisz? Ale fajnie, że mu kurwa pozwolisz się znokautować. Naprawdę fajnie. Wyczuwam, Maksiu, tutaj letniego Kielona w tobie. No, nie, co ty. Znowu wyćpał. Ale wracając jeszcze do walki tego Normana z Kasiuszem, to wydaje mi się właśnie, że ta walka może skończyć się na punkty, dlatego że Kasiusz ma dobrą defensywę, co by nie mówić, ma duże rękawice, dobrze się broni i wydaje mi się, że jest duża szansa, że Norman wygra na punkty. Co o tym sądzisz, Norman? Yeah, I agree. He spoke a lot of sense. Tak, zgadzam się. To brzmi sensownie, ma rację. To prawda. Defensywa jest u niego okej, bo... To ten gość, tak? Z którym walczyli, tak? Tam na treningu? Tak, widziałem to w internecie. Tego kurwa nie ma, on widział. Widzisz jak kłamie, kurwa. Przecież tego nie było w internecie. No tego rzeczywiście. Okej, jasne, ale to jest prawda, co mówi, bo jeżeli miałbyś walczyć w kickboxingu czy MMA, no to by cię rozwalił. No nie miałbyś szans, zdajesz sobie z tego sprawę. To był nie wiem, w boksie może byś go pobił, ale... Wszystko ci się pomieszało, chyba, kurwa, nie łapiesz, o czym on mówił. Widzicie, co Mefedron robi, kurwa, myślę, że rozbije się o dystans, wiesz, i... A ja czuję, że w czwartej albo w piątej rundzie cię, kurwa, skończy przed czasem. Wysiądą ci barki. Zobaczymy, kto najdłużej wytrzyma i wydaje mi się, że musisz utrzymać trzeźwy umysł, bo wydaje
mi się, że brakuje ci siły woli. Wydaje mi się, że już pękasz. Ty próbujesz sobie wmówić w głowę, że mi tego brakuje. Ale dobrze wiesz, że mi tego nie brakuje. Zbyt długo czasu nie walczyłeś, nie byłeś na dobrych zawodach. Gdybym walczył z Cassiuszem na igrzyskach 5 lat temu, no to może, to by była trudna walka, ale teraz 70% to jest moja przewaga. Na 70% jestem faworytem. Myślę, że dałbym ci 10% na wygraną. Teraz powiem ci, okej, zrzuciłeś masę, no to 30, powiedzmy 30. 70 po mojej stronie, nie masz żadnego zastosowania, jak już wygram. Zobaczysz, daję ci 30% szans. Man, you're seriously delusional. Od trzeciej rundy serio, będziesz... nie wiesz, o czym mówisz. No. Od trzeciej rundy. Bareczki wysiądą, bo już nie będziesz umiał, kurwa, trzymać gardło. You're not a great guy. No z kim ty sparowałeś? Nie jesteś tym gościem, który sparowałeś? Z gośćmi z MMA, z K1. Nie ma grapplingu. Nie ma grapplingu. Sparingi robiłeś. No, robiłeś w boksie, ale z gośćmi z K1. Z irlandzkimi bokserami. Ale z gośćmi z K1 albo z MMA. No. He's your sparring partners. Jacy są twoi partnerzy sparingowi? Z kim sparujesz? Medalist mistrzostw Polski. Ale z nikim mojego pokroju. Oni są dużo lepsi. Oni są dużo lepsi. Tak? Dawaj. Mógł się być rozjebany. Twój trener to nie jest ten gość, który trenował Gamrota. Dlaczego nie wyśle ci partnera sparingowego? Dlaczego nie przyszedł ci trenować, kiedy chciałeś zapłacić za to pieniądze? Kiedy? Jebrzeć to, jebać tą szmatę. Bokser z Polski. Nie przyjechali. Powiedzieli, jebać tą szmatę. Kompletny pedał. No, tutaj olać go, a ja sparuję z dobrymi gośćmi, z dobrymi zawodnikami. Bo wątpię, że translator pojebał tam słowa, ale no chyba mu się popierdolił. No wiadomo, mam wodę, bo pewnie siedzicie tutaj też o suchym języku, to nie... Nie wygląda dobrze, nie pomyśleliśmy, ale pewnie jesteście spragnieni też, tak więc za chwilkę nasza wodzianka Rudy przyniesie wodę, tylko tak bądźcie pogotowi. Zobaczcie, jakim jest chudzielcem, patrzcie, jak ma chudoszy. Chciałeś, żebym był like, po nim. Chciałeś, żebym był takim chudym. Chciałeś, żebym był taki chudy. Nikt cię nie lubi, stary. Chciałeś, żebym był taki chudy i taki chudy cię kurwa znokautuje. Jak anakonda. Taki chudy cię kurwa znokautuje. Chciałeś, to masz wyrok. Nie jesteś dużym gościem. Nie jesteś dobrym zawodnikiem. Nie jesteś dobrym pięściarzem. To zobaczysz, co było. A co to było? Że się będę z tobą targował, kurwa? Zobaczymy. Że się będę z tobą targował. Tak będziesz klepał, kurwa. Jak Najman. Jak Najman będziesz klepał. Już ćwiczysz? To zobaczysz. To zobaczysz, jak ja kurwa skały rozpierdalam. Jestem dużo, dużo mocniejszy. Najman się przestraszył. Bał się ciebie, a ja się ciebie nie boję. I widzę, że nie jesteś pewien siebie. Widzę, że jesteś słaby. Tak? Bo spojrzałem na twój pas? Potrzebuję, żebym ci spojrzał prosto w oczy, żeby mieć potwierdzenie, tak? Muszę ci się gapić prosto w twarz? Ej! No chodź, kurwo, jebana! Chodź, to ci, kurwo, rozjebię łeb! No chodź! No co? Chodź! Śmiej się, śmiej jak Rudy Gay, kurwo! No chodź, kurwo! No i widzisz, znowu nie wytrzymam, kurwa, pedale. To chyba nie ma sensu, to chyba nie ma sensu. Wyprowadźcie. Zabierzcie tego zasrańca. Zetrę ci z twarzy ten uśmiech. Zobaczysz. Pod presją? Dawaj, siadaj. Dawaj, spokojnie. Już znowu nie wytrzymaj presji. Nie spinaj się, następnym razem dostaniesz szklanką w mordę. Chodź, porozmawiamy sobie. Dawaj, chodź, bo się rozgrzałem. Dajcie go. Co? Dawaj, chodź. Tam już ciężko jest chyba. No chodź, to ci wyjebie. Z krzesła, kurwa, ci wyjebie. Ci z krzesła wypierdolę. Na łeb. No kom. No chodź. Kom, to ci wyjebie. Chodź, dawaj. Chodź. Ojej, zmyłem ci makijaż? Presji nie wytrzymujesz, kurwa. Kom. Chodź, dawaj. Ja bym to...
To nie ma sensu, bo to teraz będzie tam. Dawaj, nie bój się, siadaj. No to chodź, kurwa. No co zrobisz? Co boisz? No co mi zrobisz? Dobra, nie. Przerywamy, bo to jest zbyt duże zagrożenie na dzisiaj. Jeżeli na łeb, to zobacz. Dawaj, łatwiej. Dostań, kurwa, wyprowadź. Na rygi. No to nara. Wyprowadź mnie. No chodź, kurwa. Zabierzcie go. Najpierw wyprowadźmy Kasiusza, minutę później Norman. Bo dzisiaj to już jest za dużo, wydaje mi się. Pieprzona suka. Dziwka jedna. Wczoraj podobno na konferencji prasowej był w garniturze. Wyglądał jak Ronnie O'Sullivan. Wczoraj na tej konferencji prasowej. Norman, co to kurwa ma być? Ja pierdolę. Je, żeby nie było... Zabierzcie tego zastranego chudzielca. Moi drodzy, spróbujemy wrócić, tylko że to nie jest zbyt proste w momencie, gdy ludzie się tam... No jest tutaj eskalacja emocji. Puśćmy reklamę i poczekajmy chwilkę, bo jesteśmy w takiej sytuacji. Pierwszy raz w historii Fame MMA mamy w ogóle taki moment, gdzie panowie odwalili coś takiego i nie potrafią się opanować. Tak więc może puśćmy reklamę i poczekajmy chwilę. Które przygotowaliśmy w ramach marki Legal Night, zaskoczymy całą Polskę. Jeżeli ty jesteś zainteresowany działaniami na pograniczu ryzyka, zapraszam cię na tę stronę internetową. Kidrop.com plus 5% do wpłaty z kodem FAVE. Ponad 20 różnych smaków, 5 razy więcej kofeiny niż zwykła kawa. Jedna porcja to odpowiednik 3 napojów energetycznych. Na kod FAME25 minus 25% zniżki na cały asortyment. GBS dobrze jest. Polecam. Michał Bogzylbaro. Z kodem FAME10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zoodoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoodoptuj.pl. Które przygotowaliśmy w ramach marki Legal Night, zaskoczymy całą Polskę. Jeżeli ty jesteś zainteresowany działaniami na pograniczu ryzyka, zapraszam cię na tę stronę internetową. Kidrop.com plus 5% do wpłaty z kodem FAVE. Ponad
ponad 20 różnych smaków. 5 razy więcej kofeiny niż zwykła kawa. Jedna porcja to odpowiednik 3 napojów energetycznych. Na kod FAME25 minus 25% zniżki na cały asortyment. GBS dobrze jest. Polecam. Michał Bogzelbaro. Kodem FAME10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzone zbiórki. Zaadoptuj.pl. Dostaniesz w pierdol i tyle. W dowolnym miejscu. Wszędzie. Wszędzie jestem gotów się z tobą spotkać. No ty jesteś zwykły cipą. Jesteś zwykłą pizdą. W sobotę dostaniesz w pierdol. Udało się, moi drodzy, powrócić do... A potem się dławił, kurwa. Face to face'a. Zobaczymy. Proszę, żebyśmy nie mówili o rzeczach związanych z... Czemu zawsze wyciągasz Krychę? No bo to twój przyjaciel, kurwa. Razem efedron ci pacie. Po co czemu mówisz? Chłopie. Nie. No. Nie wciągam efedronu. Co ty gadasz? Chłopie. Ogarnisz. Suck my balls. Poprawiłeś sobie makijaż? Przypudrowałeś się? No, włoski poprawiłem. Ty mnie zsi. Szmata. Ładnie wygląda, co? Tak? Ładnie wygląda. Tak, poprawiłeś się? Tak, przypudrowałeś się? O, to popraw sobie. Popraw sobie. No, zobacz, zaraz się poprawimy. Popraw sobie. Dla swojej dziewczyny? Dla Krychy nosisz? Dla Krychy to nosisz? Dla Krychy to nosisz? Nosisz to dla Krychy? Pewnie przebierasz się w ciuszki swojej dziewczyny. Pewnie jak się obciąga, tak? Buty, kiecki. Super. Masz. To dla ciebie, stary. Przyniosłem dla ciebie. Kurwa. Oh, nice catch. Dobry reflex. Nieźle. Nieźle, dobry, dobry. Presnie wytrzymujesz, kurwa, Leszczu. Kolejny raz już powodowałeś. Kolejny raz. Już raz mnie, kurwa, szturnąłeś, teraz oblałeś. Nie wytrzymujesz presji. Co chcesz? Tak, żebyś czuł się pewnie. Gadaj sobie, co chcesz. Jak widać, nie znosisz, nie wytrzymujesz presji. Ja się nie poddałem, stary. Ja wielokrotnie dostałem. Ludzie widzą, kto nie zebrałem cięgi, ale i tak szedłem do przodu. Nigdy się nie cofnąłem. Ja walczyłem na całym świecie. To musiałeś oblać wodą. Taki z ciebie, kurwa, zawodowy. Ale przyznaj, przyznaj. Ludzie chcą zobaczyć, jak dostajesz w mordę. Wiem to, ale nie nigdy lubię, tego nie zobaczą. Nigdy tego nie zobaczą. Lubię, wiesz? Powiem ci, że za to cię lubię w pewien sposób. Ja ciebie nie lubię. Bo masz to w dupie, co ludzie myślą. Podoba mi się to. To jest dobra cecha. To jest dobra rzecz. Gówno cię obchodzi. Dokładnie. I ty też. Ty też mnie gówno obchodzisz. Ludzie chcą zobaczyć, jak wygrywam. W twoim własnym kraju, wyobrażasz sobie? Twoi rodacy chcą zobaczyć, jak przegrywasz. Ale zobaczą, jak ty... Telefon na linii mamy, czy nie? Możecie mówić. Prosiłbym w takim razie, żebyśmy też dzwonili, bo wiadomo, fajnie jest porynsztokować. Sam lubię dymy, dlatego wznowiliśmy to. Udało się gdzieś tam doprowadzić do tego, żeby face to face nadal trwał, bo nie ukrywam, że był trochę za krótki. No jednak jesteście rekordowymi zadymiarzami, choć nie ukrywam, że myślałem, że to jednak Murański Tańcula będzie tym faworytem. Murański Tańcula był przedłużany, 1,5 godziny przedłużałeś, żeby mnie pobili o 1000. Sam miałem lepszy wynik. Ale fajnie, że pobili, bo miałem motywację na tego face to face. Żeby był jaki rekordowy. Z kim? Jaki jedno? O czym ty mówisz? Murański Tańcula
mieli... Yeah, tak, nie, to było za długie. Nie wytrzymam go. Nie wytrzymam jego mordy przez dwie godziny. To jest niemożliwe. Bo nie wytrzymujesz presji. Ale w sobotę szybko cię skończę. Nie będziesz musiał patrzeć na mnie. Nie masz szansy. Szybko cię skończę. Nie do wytrzymania tam można przez dwie godziny. Dokładnie. Dlatego postaram się szybko cię skończyć. Gapię się trochę na pewno od trzeciej rundy zacznę się pobawić. Tego dosyć. Bo lubię Hollywood robić. Z takimi leszami jak ty. Tutaj po tą złotą sztabkę. Chłopaku, to się bijesz jak dziewczyna. Pozwolę ci zdjęcie zrobić z tą sztabką, jak już będziesz jak dziewczyna. To zobacz. Zobacz. Może dołączysz do jakiejś damskiej z drużyny, co? Może do teamu dziewczyn dołączysz, co? Tam byś się nadawał. Nie miałbym problemu. To jest miejsce dla ciebie. Ja się wszędzie odnajdę. 101 twarzy do kasy. A ty nie wytrzymujesz presji. Poproszę lody taki kurwa zawodowy z ciebie. Taki zawodowy z ciebie, kurwa. Pokaż swoje. Możesz piórka zobaczyć. Chodź tutaj, kurwa, na kolanka. Chodź na kolanka. Chciałbym cię zobaczyć w kieszce twojej dziewczyny. To ci piórka do buzi włożę. I będziesz... Nic nie masz. Poproszę... Dziewczyna mi powiedziała, że nic tam nie masz. Poproszę lody ekipy dla ochrony. Panowie, mamy telefon od widza. Halo, halo. Halo, halo, słychać mnie? Tak, tak. Jakie masz pytanie? Pytań mam sporo, ale najpierw chciałbym zacząć tym, jak macie tłumacza Norman rozpierdol tego farmazoniarza, który kłamie na polskim internecie. Dzięki z góry. Chuj ci w ryj. Chuj ci w ryj. Słuchaj. Wszystko. O tak. Bierzesz sobie przeciwników 20 centymetrów no. niższych, 20 kilo chudszych i wszyscy w K1 kurwa chciałbyś tylko kopać, bo w MMA byś dostał bułę i od Normana też dostaniesz tak w prys, że się złożysz czaisz. Jebie, że to jest boks, a on mówi kopać, tylko chce. Debil, kurwa, jak coś to się dołóż. Ja chcę nie, tylko, kurwa, bić wieściami, Leszu, jebany. Słuchaj mnie, pytanie twoje mam do ciebie chuju. Pytanie. No, chuju, słuchaj mnie. Czemu nazywasz Normana Parker rudym gejem, skoro on jest, kurwa, brunetem daltonistą rudy. Pierdolony? Nie widzisz? Już ci od tego jaki Dalton, odjebało? Kurwa, jaki Dalton? Ty nie widzisz, że on ma rudę włosy? Już ci od fejmu odjebało, że te ale ty masz, kurwa, najebane w głowie. No, kurwa, 11-latki jak się, kurwa, kolorów nie odróżniasz, to ładnie masz najebane. No, nie odróżniam kolorów wszego. No. A jaki ty masz kolor włosów? Jak sprawki? Jaki masz jak kolor sprawkiem? Policja włosów? Policja oddała prawko? Wiadomo. Dobra, słuchaj mnie. Mówiłeś coś jeszcze o klepaniu. Chuj ci w ryj! Będzie klepanie, nie? No, jesteś śmieszny. No, jesteś, kurwa, śmieszny. Jakbym lupa tak powiedział mówi. Do ciebie, że you are confident, to już powiedział, że nie jesteś konfidentem, debilu jebany. Dobra, chuj ci w ryj. No. Mówiłeś coś o klepaniu jak Najman, tylko że szkoda, że jak on cię sprowadził w parter, to praktycznie nic nie potrafiłeś zrobić. Taki z ciebie dobry zawodnik, profesjonalista, co? Jak na to odpowiesz? No tak. No tak, i tyle masz do powiedzenia. Twoja inteligencja w tym momencie się kończy, jak jest poniżej zera, tak? No nie kurwa. Jesteś śmieszny, to nie jest ta podstawówka. Ja nie mam w ogóle inteligencji. Kto ci powiedział, że ja, kurwa, zobacz, gdzie kurwa, ja się chwaliłem inteligencją? Dostałeś wodą od Normana, dostałeś jak ja bym był inteligentny, to bym nie był fejmem, a debilu. Gdyby nie ochrona, dostałbyś tam w pierdol. Wiesz, o co chodzi? Dostałbyś w pierdol od głupiego Normana Parkę. On jest zajebisty. Głupi Norman Parkę. On ma, kurwa, szacunek, wiesz co chodzi? Kurwa, masz szacunek w chuj. A mówisz, że jest głupi. Mówisz, że jest głupi. Nie, bo ty go tak nazywasz. Mówisz, że on jest taki. Nie powiedziałeś. Bym dostał od głupiego Normana papy. Dostałeś szklanką z wodą i cię złożył, czaisz? Jak dostaniesz od niego wpysk jednym strzałem, to dopiero się złożysz. Jak ty po wodzie człowieku upadłeś, to o czym ty w ogóle mówisz? Odszczekasz, kurwa. Poza Leszy. Tym, to ty szczekasz całą konferencję. Dobra, mówiłeś też o sprzedawaniu czegoś tam, że nie jesteś sprzedajną kurwą i tak dalej, takie gadanie było. To czemu niby, powiedzmy już nawet, że wiedzór śpał, tak jak to mówiłeś, to czemu go sprzedałeś, co? Jak nie jest sprzedanie, to jest, się. Kurwa, przedstawianie faktów, on zresztą sam na szocie powiedział. Sprzedałeś on się. Na szocie sam powiedział, że ćpał. Więc tak, sobie ćpał, zobacz, debilu. Tak? To zobacz sobie tego szota, skoro masz taką słabą inteligencję. I musisz, wiesz, no pewnie tam masz, kurwa, z 15 lat, debilu, musisz to odróżnić, że jak ktoś mówi, że ja piję, to ja piję i ja się tego nie wstydzę, a używki to są, ty również o tym mówisz i jak o kimś mówię, to ja pokazuję, no dokładnie, to jest używka. Brawo. Debilu. Więc kurwa, jak ktoś ćpa, no to mówię, bo przeważnie mówię o tych debilach, którzy dopiero jak się naćpają, to do mnie wyskakują, tak jak o tych powiedziałem, więc...
wystawiam to na światło dzienne, bo jak się z nimi trzymałem, to fajnie by było, jakby byli trzeźwi i by podeszli i by powiedzieli, że coś do mnie mają. A nie dopiero jak się kurwa mefedron najedli, to wtedy kurwa im się nieśmiertelność włączyła i przychodzą do mnie. Jeden do hotelu, kurwa, jak mam złamaną nogę, kurwa, to pierdoli jakieś głupoty. Wiewiór jak się kurwa naśpał, to nagle kurwa sparingi mu się włączyły. Więc o to chodzi, więc odróżnij kurwa debilu jebany. No i cię rozjebał w tym sparingu, jak ciecia. Więc odróżnij kurwa to... Nie zaprzeczyłeś tego na ostatnim... Na ostatnim keju nie zaprzeczyłeś, że do tej po to, żebyś miał radochę, debilu. No, poza tym mówisz, że masz 4-0, zaprzeczać. Tak? Ja nie muszę sobie zaprzeczać. Adriana Polaka, który jeszcze nic nie umiał, teraz by cię na luzie rozpierdolił, strzelam, że jedną rękę. My to wszystko wiemy. Ambrow K1, okej, tu ci niech będzie, tu wygrałeś, z Ratajem też normalnie wygrałeś, a Najman, no to Najman sam się pokonał, nie oszukujmy się. I? Więc kurwa, te twoje rekordy, to wiesz, teraz masz dopiero zawodnika i teraz dostaniesz dopiero w pierdol. I coś jeszcze? Bo no nudny, bo nudny jesteś. Jesteś takim farmazonem i sprzedajesz. No ale powtarzasz się. To moje jest ciekawe, bo dzwonisz i chcesz pogadać ze mną, kurwa, zjebie jebany. Takie nudne jest, twoje jest nudne. Oglądasz mnie, masz tak nudne życie, bo ja bym kurwa nigdy siebie nie oglądał, kurwa. Siebie kurwa bym w ogóle kurwa nie oglądał. Jesteś kurwa idiotą jebanym i mam nadzieję, że dostaniesz pierdol od Normana Parkę. Miej nadzieję, nadzieja matką głupi, debilu. No to nadzieja jest twoją matką najwidoczniej, może ci się uda. Nadzieja matką głupich, debilów. Dobra, dzięki byku za telefon. I chuj ci w ryj. Słuchajcie, nastąpił taki moment, w którym bardzo dużo osób weszło na platformę Fame TV i kupują pay-per-view. Ponad 106 tysięcy ludzi ogląda tylko na oficjalnym kanale. Myślę, że ponad 110, a prawie 115 tysięcy będzie oglądać na wszystkich kanałach, tak więc jest to ogromna liczba. I panowie stoczą walkę 15 maja na gali Fame MMA 10. Tak więc zapraszam wszystkich na naszą platformę fame.mma.tv. No, you need a me, son. Nie, mnie potrzebowałeś, synku. Beze mnie byś nie dał rady. Troszeczkę. Ja też byłem potrzebny. No. You need tak. Norman, uważaj sobie. Zauważyłem, że w momencie, gdy Casio rozmawiał z telewidzem, to patrzyłeś się na niego tak, jakbyś wizualizował sobie walkę z nim. Widziałem, że zerkasz na jego szczękę, na oczy, na głowę, sprawdzasz całe jego ciało. Wizualizowałeś walkę? Bo się boi. Wizualizowałeś sobie jakieś wydarzenia, ruchy i tak dalej? Nie, tak sobie tylko patrzę. Widzę, że jest nerwowy chłopak. Jasne, wizualizuję sobie walkę. Jasne. Każdy cios, każde uderzenie. Zwizualizowałem sobie. If you had no big power, then I could see, you know, I'd be a little bit worried. But żadnej wizualizacji. Może lepiej bym widział, gdybyś był bliżej, ale dobrze wiesz, że nie masz szans. Myślę, że jego twarz będzie wyglądała całkiem inaczej po tej walce. Tak. Pamiętajcie, z mojego reflinka kupujcie pay-per-view, bijemy rekord. Jak pobijemy Dubiela, to robię turbo melanż w Sopocie. I like that. Where? Podoba mi się to. Where? Not you. Where beating the record. Thank you. My. Nie ty. My. To mi się podoba. To jest muszę to podejście. Muszę poprawić się tutaj. To, bo troszkę mogło przeszkodzić. Pamiętajcie, złotówkę urywamy Boxdelowi w goli, bo mają dużo. Kupujcie z mojego reflinka, bijemy rekord. Rudy, popraw to. Co? Żebyś miał. Śmiej się, jak Rudy. No dobra. Proszę już nie mówić o takich rzeczach. Bo... Można się wyzywać i w ogóle, ale nie ruszamy gdzieś tam takich rzeczy, jak wiadomo, jest pewna polityka, której nie możemy tutaj. Co, to przecież normalne słowo. No tak, ale nie chciałbym, żebyśmy tutaj nic takiego mówili. Norman, dlaczego chciałeś kategorii Open, gdy Casio już zrobił wagę i przy tym walki na małe rękawice? Nie uważasz, że to już jest troszkę za późno? No, I thought it, I knew he was going to make the weight. Wasn't nie, wiedziałem, że zrobi wagę. Nigdy nie twierdziłem, że nie zrobi wagi. Może mój menadżer coś takiego powiedział. Wydaje mi się, że po prostu nie chciał robić tej wagi, ale powiedziałem, okej, niech zrobi wagę. Potrzebuje promocji, chłopak. Miał wagę na wszystkie walki, od kiedy pojawił się w Fame MMA. Najman się bał, więc to jest inna historia. Adrian Polak,
He's got too much experience. On ma zbyt duże doświadczenie w sporcie, dużo większe od nich. I 30 kilo więcej, to jest szaleństwo. Rata, ja poddałem, a był cięższy ode mnie rat. Więc powiedziałem, ok, zobaczmy. Niech zrobi wagę. I zobaczymy, jak mu pójdzie. Powiedziałem, ok, zobaczymy. Znaczy, kiedy podpisywaliśmy kontrakt, to ja ważyłem 89 kg. Jesteśmy podobnej wagi. On jest wyższy, chudszy. Ja jestem krótszy, mocniej zbudowany. Więc mówię, ok, cieszę się, że zrobił wagę i szanuję go za to. 100%. Znaczy, inaczej, bo ty jakby troszeczkę obszedłeś te pytanie flanką. Trafmy w sedno. Mi chodzi o to, że wrzuciłeś na story... Gloves? Tak. Cztery OZ-ki. Rękawiczki? Tak. Małe rękawiczki. I wyglądało to tak, jakbyś zdał sobie sprawę, że może jednak nie wygrasz z Kasiuszem, a na małych rękawicach gdzieś, wiadomo, przechodzą przez gardę. Takie odwracanie kota ogonem, tak żeby się lepiej poczuł chłopak. Każde rękawice, dowolne, nie ma problemu. Każde dla mnie są okej. It's more interesting for the fans, you know. No to bardziej chodzi o to, żeby zrobić show dla fanów, wiesz? Like o to chodzi. Ja chcę zobaczyć wszystko. Chcę zobaczyć krew. Ja jak będę miał krew na twarzy, to będę szedł dalej. Ja się nie poddam, nie zatrzymam się. Idę po tę złotą sztabkę. Nie martw się, ja się nie zatrzymam. Zobaczysz. Od bardzo dawno o tym myślę. 100%. Złotą sztabkę. Nie chodzi o pas, to mnie nie obchodzi. To mnie w ogóle nie interesuje, ale sztabka złota, po to tu przyjechałem. Widzę złoto. Ja tylko cię rozjebać. Przyjadę. Yeah, you're just here just to make up the numbers. Tak, przyjechałeś tylko podreperować sobie liczby. Need a new guy in town. Ciebie rozjebać. Need a new guy. Potrzebujesz nowego gościa. Gościa, który cieszy się szacunkiem. Chcesz mnie rozjebać? Co ty myślisz? Co ty mówisz? Co ty sobie wyobrażasz? Mnie? A ty kogo do tej pory rozwaliłeś? Wszystkich. Ledwie Polaka. Ambro, like, fuck, come on, dude. Like, this was... Też uważam, że są pisami. Powinieneś ich rozetrzeć na pro. Wtedy byś nie podpisał kontraktu. Wtedy byś nie podpisał kontraktu. Jakbym ich rozjebał. Jakiego kontraktu? Wtedy byś się wystraszył. Łopie, 101 twarzy do Casio. Wszystko powolutku. Chcieli większego, to Rataja skończyłem przed czasem. O czym ty mówisz? Dobrze wiesz, dlaczego tutaj jestem. Wiesz, po co przyjechałem. Dokładnie to wiesz. Dokładnie zdajesz sobie sprawę. Z czekiem. Tyle ci zostanie. Czek tylko. Wiesz, po co przyjechałem. Po kasę. I dostaniesz wpierdol, bo to wiesz. Dobrze to wiesz. Ty i Popek. Ty, po moim pierdolu znika z internetu. On jest kolejny na mojej liście. Popek to jest prawdziwy gość. On ma pojęcie o MMA. On jest gotów walczyć w małych rękawicach. Ty nie dasz rady. Oj, nie, nie. Ty się boisz, powtarzasz się. Dlatego powiedzieliśmy, ok, ty się boisz, rób wagę. Ty się powtarzasz. No ja już zrobiłem wagę. Yeah, I'm scared. I fight all over the world, I'm scared. Boję się. Przegrywam wszędzie. Na linii boję się ciebie. Norman, tak? Lepiej się czujesz? Tak. Have you ever been to Brazil? Have you ever been to Brazil where they're shouting Uvam way, you're going to die? Have you ever been there where they're shouting Uvam way, you're going to die? Yeah, well, there you go. Masz pojęcie, nie spędziłeś tam ani dnia. Ja tam byłem i walczyłem wszędzie, nikogo się nie bałem. Bez problemu. Jestem gotów walczyć wszędzie, gdziekolwiek. A ty? Tylko boks. Tylko boks. Yeah, what happened to you? To jest twój warunek. Poland. Kogo ty walczyłeś? Z kim walczyłeś? Gdzie? W Polsce? Yeah, you've never made outside Poland. W dupie byłeś. Ty będziesz w sobotę. That's weakness, I see. W sobotę widzę w tobie słabość. You know, step over the border. Boisz się wyjechać za granicę. To wszystko właśnie, co ty czujesz. Pozostajesz w strefie komfortu. Dobrze czytam ludzi. Mówisz o tym, co czujesz. W strefie komfortu. Ja cały czas z niej wychodzę i to mnie wzmacnia. Sprawia, że rosnę. Jestem coraz silniejszy. A ty potrzebujesz być w strefie komfortu. Boisz się z niej wyjść. Non stop na mordę. Non stop. Panowie, odbierzmy telefon do ciebie, Norman, bo mamy na linii twój telefon. Ja rozumiem, że jakby daję wam open battle tutaj. Możecie sobie prowadzić dialog. Ja chętnie posłucham i nie chcę wam przerywać, ale czasem przechodzimy do rzeczy, o których już mówiliśmy wcześniej, tak więc dajmy szansę może widzowi na podkręcenie jakiejś innej sytuacji. Halo, halo?
Siemanko, siemanko. Mateusz z tej strony, z Błonia. Cześć, cześć. Myślałem, że, że Gamrot. No, może być i Gamrot. To mogłoby rozjebać. Dobra, halo, halo. Tak, Bąbelku, bardzo ładnie ci wyglądasz, tak w ogóle. Dziękuję, doceniam. Siema, Kasio i siema, Pałka. Siema. I słuchajcie, mam takie pytanie. Do Pałki najpierw. To tak, ty tam jakoś, nie wiem, około rok temu powiedziałeś, że jeśli przegrasz, totalnie znikasz z internetu. No, czy jakby podtrzymujesz te słowa? No. Nie. No. Nie. Yeah, I say some things, I'm not gonna... Why would it disappear from the internet? Nie wiem, jak to miałbym zniknąć z internetu, dlaczego? Tylko dlatego, że przegrałem jakąś walkę? Przegrałem 7 walk MMA do tej pory i zniknąłem? Nie, bez szans na to. Ale to jest jednak Flick Fighter i mówisz, że jesteś pewny wygranej. Yeah, but here, listen. Tak, ale... Słuchaj, mówmy serio. To jest Flick Fighter, ale ma na koncie tylko walki amatorskie. Może gada jak idiota, ale ma doświadczenie w boksie, a ja nie jestem głupi. Kiedy się walczy i ma się na koncie tyle walk amatorskich w dowolnym sporcie, to jest poważny dorobek. Ja biorę to poważnie. To nie Ferrari, który na swoim streamie powiedział, nie, nie, Park to jest do niczego. Co on w ogóle wie, nie ma u mnie bladego pojęcia. Ja go spiorę. Widzicie go? Kojarzycie Ferrariego? Jest idiota, rozwalę go. Ferrari to jest kretyn. Jeśli go spotkam gdziekolwiek, w hotelu, rozwalę go. Oczywiście, zostanę online. Absolutnie, tak trzeba. No, no dobra, dobra, to teraz mam tak, mam pytanie do Kasio. Słucham cię. Słuchaj, bo ja bardzo cię lubię, w sobotę będziemy ci kibicowali, oczywiście z twojego refninka jest kupiona gala. Dzięki, dzięki bardzo, najlepszy refnik. Żeby goli z lodówki. Bo oni za dużo mają, potem kurwa za gruby. Bo dobra, ale zamknij pieniądze, stary. Z mojego refninka pamiętajcie, tak jak mordeczka tutaj. Dokładnie, dokładnie. Pamiętajcie, że dobra. Dzisiaj jeszcze będzie face to face, bo jest to program face to face, tak więc jeszcze wszystko może się wydarzyć. Ja bym tutaj, bo bardzo dużo ludzi pisze mi, że... Dobra, daj zadać, tak? Zadaj pytanie. No, nie dawaj dobra, mu tej to tak. Przerywać. Bo słuchaj, Kasio, ja cię bardzo ładnie tego mówiłem, ale ty też powiedziałeś słowa w stylu z internetu, jak z nim przegrasz. No tak, jakby... Znaczy, no ja wiem, że wygram, dlatego ja podtrzymuję. Ja nie jestem taki, kurwa, fałszywy, rudy, jak on, kurwa, więc... No, you won, you won. Nie, ja jestem pewny wygranej. Ale ja jestem pewny wygranej. Ja nie będę musiał. A ty już czujesz, że przegrasz, dlatego się wycofałeś z tych słów. Wycofałeś się z tych słów, bo wiesz, że przegrasz. Dlatego się wycofałeś. A ja się nie wycofuję. Nie. Zobaczymy. No to czemu się wycofałeś? Bo wiesz, że przegrasz. Wiesz, że przegrasz, dlatego się wycofałeś. No. Lepiej się czujesz? Powiedziałeś w wywiadzie, że znikniesz z internetu. Okay. Z tego co pamiętam, mówisz Panowskiego, powiedziałeś w wywiadzie. Ja się nigdzie nie wybieram. No, no to dobrze. Ja cię wyślę. Jest taka możliwość. Każdy może przegrać. Mam nadzieję, że za te kłamstwa ci tak przypierdolę, że będziesz leżał. Dwóch facetów się bije? Oczywiście. Ktoś musi przegrać. Ja nie. Król nie przegrywa. Zobaczymy. We'll see. Pokażesz się. From your latest fights, I don't see so much, so we'll see. Patrząc na twoje walki, to nie jestem taki pewien. Zobaczymy. Nie wytrzymasz tej presji. If I fight the hungry Cassius from 5 years ago. Gdybym walczył z tym głodnym Cassiuszem sprzed 5 lat, to byłyby wątpliwości, ale teraz bez szans. Jestem głodny melanżu. Jestem głodny melanżu. 3 dni na pierdolę cię idę pić. Warsaw Shore. Hey, maybe I join up. Może ja dołączę, co? Jak myślisz? Zapytaj. Pewnie pytaj. Będziesz moją suką. A słuchaj, do jakiej piosenki będziesz dochodził? Do presji. O, dobra, dobra. No to słuchaj, to moja presja. To moje wszystkie pytania. Mam nadzieję, że zaśpiewamy wszyscy w walce. Śmiej się, śmiej. No i będę kontynuował. I turbo, turbo, przygłup, 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 turbo. Dzięki mordeczki, zakupujcie z mojego reflinku. Bijemy Dubiela, bo Dubiel ostatnio wygrał ze mną. Teraz musimy go pobić. I zabrać złotówkę goli i Bogzelowi. Z mojego reflinka, pamiętajcie. Mnie to bez znaczenia, z którego reflinka kupicie. Będziesz szczuplejszy przynajmniej.
Nie? O złotówkę. Ładno dyplomatyczne zakończenie. Pytanie do ciebie, Kasio. Słucham. Król cechuje się tym, że nie przegra. W przypadku przegranej będziesz musiał oddać pas Normanowi. No tak. W stawce jest pas. Jeżeli by to się stało, ale ja no mówię, jestem przekonany, że go rozwalę. Pas to w sumie też, pas króla to chyba nie wszystko. Chodzi mi, tutaj głównie chciałbym się zapytać, co wtedy z swoim teamem, nie? Team króla mogę przecież prowadzić dalej, ale no ja mówię, no mi ciężko o tym mówić, bo ja wiem, że nie przegram tej walki, więc to jest takie gdybanie. Ja lubię na przykład, jakbym był w tej sytuacji, to lubię to, co wtedy czuję, to mówić. Tak jak czuję wtedy, a nie przygotowywać sobie. Ja pamiętam właśnie swoje pierwsze walki w boksie amatorskim, to przygotowywałem sobie, co powiem kurwa w wywiadzie, a wywiad miał tylko zwycięzca. I kurwa przegrywałem te pierwsze walki i chyba 10. moja walka, pojechałem do Grudziądza na Puchar Polski i powiedziałem sobie, kurwa, Kasiusz, tylko skupiaj się na pierwszej walce. I jak przegrasz po prostu pierwszą, czy drugą, czy trzecią, nie wygrasz, no to kończę z boksem. Czyli bym zakończył jakoś niecały rok. Ale pojechałem, skupiałem się na tej konkretnej walce i wygrałem cały Puchar Polski, całą kategorię 81 pokonałem i zdobyłem pierwszy Puchar Polski swój. No i od tamtej pory już nie myślę, skupiam się tylko na przeciwniku, więc jak mnie pytają, kto po pałce, to też mówię, zostawiam. Tak jak mówię, no chętnie bym się spotkał z tym bombardierem z Afryki, bo raczej będzie ciężko ściągnąć na ten moment Floyda czy Logana. Ale Mateusza Gomrota, wydaje mi się, że jesteś... Mamrot nie dostanie ode mnie szans za to, że pierdolił, że niby ja jakby zaczął mnie wyzywać, więc jak przeprosi ładnie króla, to może się zastanowię, czy mu dać szansę. Czy Mateusz Gomrot według ciebie byłby w stanie pokonać Dona Casio, czy raczej Casio, tak jak mówił wcześniej w wywiadach? W czym? W boksie? W boksie. Boxing? I don't know. Nie wiem. I don't know. Nie wiem. Can't really answer that question. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Gamrot. Specjalizuje się w mieszanych sztukach. Grappling, wrestling, zapasy. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Now you're ready to fight someone in the top 15 in the world, you know, in the UFC. Gamrot jest his gotów. First fight was close. I felt he won his first fight. Może gotów walczyć z kimś z wyższej półki. W drugiej walce wygrał przez knockout. Teraz myślę, że będzie walczył z kimś 115 na świecie. Wydaje mi się, że w przypadku Kasiusza to jest niemożliwe. Nigdy to się nie wydarzy. Odbierzmy telefon. Oczywiście, że się nie wydarzy, bo nie dam mu szans. Halo, halo? Słuchasz mnie? Tak, tak, tak. Siemanko, zacznę od tego. Don Casio Król, au. Wiadomo, au. Kwiato mówi, Kwiato, Don Casio Król, au. Siemano, to Kwiato, to mój donator. Dzisiaj też live od razu po face to face wbijam, jak mi brat pozwoli, to robię live'a, więc Kwiato zajebiście ostatnio mi powiedział, że wbił tylko powiedzieć Don Casio Król, a was w chuja zrobił, że pytanie ma. Pozdro, Kwiato. Dzisiaj już jadę, kurwa, grubo. Teraz tak, chciałem zacząć od tego, że ten frajer, co dzwonił wcześniej, co tam ubliżał Kasio, to chuj mu w grupę. Dobrze. I teraz wiemy tak, Pałka, kurwa, pierdolisz o szacunku do zawodników, że Kasio powinien szanować swoich przeciwników, a obrażasz rodzinę, kurwa, Mamrota, kurwa, jak ty walczyłeś. Grywasz, kurwa, nie wiadomo, no, bo pozerem, jesteś zwykłym pozerem, kurwa. Mówisz, że w Polsce nikt nie chce wygranej Kasio, a taka prawda, że w Irlandii też nie chcą twojej walki. Sto. Prove to me that I said anything about Gamrot's family. Prove to me. Show me. Udowodnij mi, że powiedziałem cokolwiek o rodzinie Gamrota. Maybe the promotion wanted me to talk about Gamrot's family, but może ktoś sobie tego życzył, może ktoś chciał, żebym powiedział coś o jego rodzinie, ale ja nigdy tego nie zrobiłem. Może o jego kumplach z teamu, ale nigdy o jego rodzinie. Sprawdź to. Sprawdź to. Pokaż mi jedną rzecz, którą o nim powiedziałem. Znaczy o jego rodzinie, sorry. Nigdy tak się nie wydarzyło. Nie ma takiej możliwości. Możesz nawet zapytać Gamrota. Pierdoli głupoty też, że w Polsce Kasio nikt nie lubi, że ktoś przegrał, ale w Irlandii też go kurwa nie lubią. Jak się wejdzie w jego profil, to też go wyzywają, kurwa, więc nie wiem, o czym on pierdoli, ale tak to jest. Płyniemy na tej samej łódce.
Ale ja mam więcej fanów, ja mam dużo. Nie, dostałeś ode mnie. Zobacz, jesteś 20 lat w tym sporcie, a miałeś, kurwa, ile? 70 tysięcy fanów. Myślę, że wiele osób chce, żebym wygrał. Wiele osób w Polsce życzy mi wygranej. Wiele osób życzy mi wygranej. Żebym miał mniej fanów, nie? On chce, żebym wygrał. Ale dobra, idziemy dalej. Następne pytanie to mam takie, co z tymi koszulkami? Tak się wymiguje od tego pytania, ucieka od tego pytania. Dokładnie. Hajs mu na konto wpadł, a za koszulki, kurwa, nikt pieniędzy nie odzyskał. I chłop nawet tego nie komentuje, nie? No, they did. They got refund, they got kept from extreme. Nieprawda. Dostali zwrot. I dostali koszulki. Nie dostali, bo do tej pory mi piszą. Wszystko jest w porządku. Do tej pory mi piszą, że oszukałem. Nikt nie dostał zwrotu. Jakiego live'a nie oglądam, to nikt nie dostał tych pieniędzy. 100% dostali zwrot pieniędzy. Nikt nie dostał zwrot pieniędzy. 100% dostali zwrot kasy. Ja nigdy nie dostałem tej kasy. Dzisiaj nawet znajdę screeny od ludzi, bo mi bardzo dużo twoich rozmów z nimi, jak ich oszukujesz, a potem olewasz, więc dzisiaj wrzucę na Instagrama. Znajdę to w maila. Nieprawda. Pałka, w chuju cię mam, ale dobra, jadę dalej. Jak będziecie, Boxdale, będziesz dzwonił do Arnala, to weź mu powiedz, bo kolejny, kurwa, coś o szacunku wypowiada. A był w Works of Shore parę sezonów temu, wylał lasce drinka na buzie. Następnie on wyzywał od dziwek i on, kurwa, będzie pierdolił, że on nie lubi kasy, bo on nie szanuje ludzi. To najpierw niech, kurwa, zacznie od siebie, a później od kogoś wymaga. Niestety, Kwiatu, ale do Alana nie będę już mógł zadzwonić, bo dzwoniłem na początku i po 21 i Alan już jest na treningu, nie? Więc... Ale usłyszy. Aha. Usłyszy na pewno. Usłyszy na pewno, na pewno. I ten, i tak jak mówiłem, kasy, mam nadzieję, że zdajesz tą, kurwa, pałkę, a ten lachociąg, co dzwonił wcześniej, to chuj mu w dupę, niech się pierdoli, czaje. Pozdro, Kwiatu. Pozdrawiam. Trzymajcie serdecznie się tam, na razie. Trzymaj się, byku. Dzięki, pozdro. Pozdro. Okej, okay. Dzwonimy też do Amadeusza Ferrariego. I co do szacunku, to właśnie też poruszmy ten temat, bo ja nigdy jakby pierwszy nie atakuję. Ja odpowiadam, jak już mnie atakują. Więc tu oni gubią, mylą się z pokorą. Ja pokorny na pewno nie będę, ale ja nie atakuję pierwszy ludzi. Jak ktoś mnie atakuje, to ja mu odpowiadam. Ty też mnie pierwszy zaatakowałeś. W komentarzu Fame ma. Ja odpowiadam, tak jak Mamrot, ja się wypowiadałem o Mamrocie, że mu kibicuję, bo zawsze Polakom kibicuję na światowej arenie, a on zaczął mi, kurwa, coś tam wyzywać. Czyli mówi, to... że ja na jego patencie, jak mi się chce się wbić, to, kurwa, chyba on na moim, bo to ja jestem, kurwa, królem. To kto rozpalił to ognisko? Norman? No, wszyscy, no, nie wiem, on tam, ludzie po prostu do niego pisali i zaczął mnie wyzywać. A to między nami, no to on rozpalił, przecież on w komentarzu napisał, że chce walki ze mną. Nie było tak? Napisałeś pierwszy. Będziemy walczyć i tyle. No, tylko dokładnie. To się liczy. No. I to czeka nas walka, tylko to się liczy. Dokładnie. Zobaczymy. Dostanie. Zobaczymy, kto dostanie. Dostaniesz pierwszy. Słuchajcie, wy... Czy nigdy nie dostałeś tyle razy na głowę. Ledwie wygrałeś. Słuchajcie, wydarzyła się rzecz niesamowita. Mianowicie, bardzo prawdopodobne, że połączymy się z Mateuszem Gamrotem. To jest dla mnie coś spektakularnego w tym face-to-face. Nie sądziłem, że Mateusz Gamrot będzie chciał, a raczej, no bo to my inicjowaliśmy telefon, ale że z tego, co wywnioskowałem, to chyba mamy tutaj jakiś akcept z jego strony, że chce porozmawiać. Ale zanim zadzwonił do Mateusza, to mam zajebiste pytanie do ciebie, Norman, które będzie fajnie fitować do tego telefonu. Mianowicie, nie boisz się, że w przypadku przegranej będziesz skreślony w oczach sportowców? Już powiedziałem, kiedy zgodziłem się na tę walkę, nie jestem tutaj po to, żeby cokolwiek reprezentować w MMA. Ja tutaj nie reprezentuję MMA, jak on reprezentuje boks. Ja reprezentuję sam siebie i tylko po to tu przyjechałem. Występuję we własnym imieniu. Wiem, że ludzie chcą, żebym skopał mu dupę, ale ja przyjechałem tutaj, aby reprezentować samego siebie i skupiam się tylko i wyłącznie na tym. To jedyne, co mnie interesuje. Mamy kolejny telefon. Okej. Okay. Pytanie do ciebie, Kasio. Na konferencji byłeś bardziej spokojny niż zwykle. Skąd ta zmiana? Bo ty zawsze jesteś w sumie bardziej... jeden twarz, jeden Kasio. Kogutów dużo tam szykało. Tak jakby chcieli przejąć miano króla. Więc pomyślałem, niech sobie szykają.
Ja przyszedłem tutaj robotę zrobić, mnie i tak już ludzie pokochali, inni znienawidzili. Na tym mi zależało, żeby po prostu nikt obojętnie obok mnie nie przechodził. Wykonałem ten plan, więc teraz czeka mnie walka. I tak wszyscy są zainteresowani tą walką. Nie potrzebowałem na siłę szukać afer i dymów. Ja, u mnie zawsze to jest naturalnie. Jak są dymy, jak on... Do niego powiedziałem też na face to face. Jak jeszcze raz tak zrobi, to mu wypierdolę lepiej i tyle. No bo ja podszedłem do tego face to face profesjonalnie, normalnie. Przygotowuję się pierwszy raz do tej walki. Mój trener chyba udzielił wywiadu gdzieś, właśnie tam się śmiejąc. No Kasiusz jest pierwszy raz na sali do tej walki, bo się przygotowuje. Wcześniej miał taki, że prosto z melanżu szedł, no bo wcześniej nie chodziłem zbyt często na salę do tamtych walk. Why? Czemu? Why? No powiedziałem, że ich rozwalę. Wiedziałem, że ich rozwalę. Bo wiesz, że czeka cię trudna walka, dlatego chodzisz na salę. Wiem, no i musiałem wagę zrobić. Jestem profesjonalnym freak fighterem. Słusznie. Jestem profesjonalnym freak fighterem. Dobry chłopczyk. Teraz chcę cię po prostu zlać. Tam byłem pewien wygrany, a tutaj wiedziałem, że muszę trenować. I wydałeś na siebie wyrok śmierci, każąc mi robić te kilogramy. Bo wiesz, w jakiej jestem formie w tej walce. Tak, to już oglądałeś jest te walki. A teraz jestem w jeszcze lepszej. Poważnie? Serio? Teraz dojrzałem. Wyrok śmierci. Tak nie napalam. Żadnych usprawiedliwień. Hollywood zdąży zrobić. Bez usprawiedliwień. Mamy kolejnego widza. Halo, halo. Siema, siema. Możesz zadać pytanie? Ogólnie mam pytanie do normalnego. Pierwsze pytanie takie, że chciałbym się zapytać. Jakbym cię mógł prosić, żebyś poprawił słuchawkę, bo gliczuje trochę ten call, a no zależy nam, żeby ta jakość była dobra, nie? Bo ciężko cię zrozumieć. Teraz słychać? No jest idealnie, stary. Dobra, super. Mam pytanie dla Normana. Pierwsze pytanie jest takie, że w wywiadzie dla Cipaniowskiego powiedział, że Castro zaczął spinę, w sensie takim, że krycha mu, że Casio coś zaczął na niego gadać, a Casio powiedział, że właśnie to Norman wszystko zaczął. I chciałem się zapytać, czy to nie jest jakaś może teoria, że krycha robi sobie plecy w postaci Normana? I don't know. Nie wiem. Ja tylko słyszałem, że Casio powiedział, że rozwali kogokolwiek z nas i tyle. Tyle słyszałem. Powiedziałem, okej, okay, nie ma problemu. No to powalczymy. I tyle słyszałem. Ja mówię prawdę. Tak to się wydarzyło. Nie wiem. Czy teraz już nie ma co rozkminiać. Szuka pleców, nie wiem. Krycha będzie walczył z twoim ziomkiem. Jak on się nazywa? Gdzie on jest? Sasha, Mr. Sasha. Skoro Krycha jest taki łatwy, to gdzie on zniknął? Tak, Sasha będzie walczył z Krychą. Jeszcze. Halo, halo? Jestem. Jeszcze coś masz do powiedzenia tutaj? W sensie ogólnie chciałem się zapytać po angielsku. Ale no, mam takie, ponieważ mi powiedziano, że nie mogę, chciałem tylko się zapytać po prostu Normana, jak to jest, że jakby kiedyś był w UFC i teraz zaliczył taki straszny downgrade, ponieważ kiedyś jego walki oglądał sam Conor McGregor, a teraz przyjechał do Polski i zgrywa z siebie wielką gwiazdę, którą tak naprawdę nie jest, bo Anglii nawet tak naprawdę wiedzą, że walczy i nikt o nim tak naprawdę nie wie, prócz Polaków, którzy myślą, że jest wielką gwiazdą, którą tak naprawdę nie jest. I ja tylko powiedzieć, że tak naprawdę zgrywa tylko wielką gwiazdę. Po pierwsze, nie jestem z Anglii. Sorry. Jestem z Irlandii Północnej. No. Tak, brawo. Conor McGregor, Conor McGregor, jasne. UFC Manchester 2013. UFC Manchester 2013 rok komentował moją walkę. No, była tam rywalizacja.
Normalna sprawa. No i faktycznie, no nigdy nie zrealizowałem swoich ambicji w UFC, ale odszedłem z UFC z dobrym wynikiem. 5-3-1 remis, 5 wygranych czy przegrane. KSW, tam miałem świetne walki też. No a teraz przyszedłem tu, do Fame MMA. Do najlepszej federacji. Przychodzę tutaj i dostaję największego zawodnika pewnie w mojej karierze. I dlaczego tak jest? To jest dobra organizacja, bo to duży biznes. I każdy, kto wchodzi do klatki, zasługuje na szacunek. Więc nie ma co rzucać błotem się na YouTubie, bo to nie o to chodzi. To nie jest tak łatwo w ogóle wejść do klatki, więc jeżeli myślicie, że to jest jakaś redukcja rangi, to nie jest do końca, bo to jest nowy biznes, nowy trend. YouTuberzy, fighterzy, walczą z youtuberami, youtuberzy z fighterami. To jest nowy trend, nowy biznes i tyle. Tyle mam do powiedzenia, no tak to widzę. No co do tego trendu panującego Freak Fighter versus Prosy, to wypowiadałeś się na temat Jake'a Paula, który pokonał Bena Askrena, że chyba mówiłeś coś na zasadzie, że dał dobry pokaz umiejętności. Nie, chyba tak nie chcę mówić. Inaczej, że zawalczyłby z nim, ale że zachował się poprawnie. Tak, no to tak, możliwe. No widać u niego, że trochę boksował. Zawalczył. Do odejścia, no tak, chętnie. A powiedz mi, co sądzisz na temat nadchodzącej walki Logan Paul kontra Floyd Mayweather? Dajesz jakieś szanse dla Logana? No właśnie tutaj oglądałem tego Logana z tym KSI. Tak, KSI. No i tutaj zobaczyłem, że ten Logan, pomimo że jest moich gabarytów, ja mówię, twierdzę, że moimi gabarytami bym Floyda po prostu zmęczył, bo technicznie no, z nim bym nie wygrał. A mam trochę pojęcia o boksie, a wydaje mi się, że Logan Paul jest na słabszym poziomie ode mnie w boksie i może przegrać, bo z tym KSI wcale dużo nie pokazał, a Floyd no to jednak jest spółka światowa, więc wydaje mi się, że no, chętnie zobaczę tą walkę, bo Logan ma moje gabaryty i zobaczę, jak się właśnie to wygląda, nie? Że Floyd jest dużo mniejszy i co tu zaprezentuje ten Logan, czy się obstra, no bo ja na pewno bym się nie obstrał, wszedłbym, na pewno nie próbowałbym z Floydem boksować, tylko po prostu podwójna garda cały czas przy nim, żeby się albo zmęczył, albo po prostu go bym trafił. Patrząc na umiejętności Jake'a Paula, mógłbyś powiedzieć, że dzisiaj byś go pokonał, czy raczej nie? Wchodząc do klatki zawsze uważam, że każdego pokonam, jak już na pewno ma dobre umiejętności, tylko też ciężko ocenić. Ja oceniłem po prostu poprawne odejście, bo tam chyba krótka walka była to, nie? To po prostu jak zobaczyłem odejście, dojście, no to, że ma pojęcie, no bo jak zobaczyłem sobie raz gdzieś tam na Instastory, podesłali mi pałki, jak na nogach się porusza, no to wiem, że no nie ma pojęcia o tym. No to jeszcze dodatkowe pytanie co do tego. Kto według ciebie wygrałby walkę? Jake Paul Freak Fighter czy Norman Park? Jake Paul. Jak się do tego odniesiesz? Według Casio... Ale Ben Askren by przegrał z pałką. Według Casio pokonałby cię Jake Paul. I'm what? W czym? W boksie. W boksie. W boksie. Ale co masz na myśli? O co ci chodzi? No i? W boksie by cię pokonał, Jake Paul. Jeśli myślisz, żebym mnie pokonał, no to spoko, nie ma problemu. I czego to ma dowodzić? Nie wiem, zapytaj. Ja myślę, że bym go rozwalił. W prawdziwej walce bym go rozniósł. Zabiłbym go, tak jak ciebie tutaj. W każdej chwili, łatwo. Ty się nadajesz. I nawet bym się nie zdyszał. To się zdyszy. Rozwaliłbym go momentalnie. Trzecia runda będzie. Tak, zobaczymy. Floyd Mayweather. We'll see. Zobaczymy. We'll see. Kolejny jest. Okej. Conor McGregor next. Conor McGregor even Z tego co wiem, to o czym ty mówisz? Ciebie leje, potem kolejnego z Irlandii. On by nawet do ciebie nie powiedział. Napisz, że dostałeś pierdolę tą kasę króla. Bo tak to wiesz. Nie powołałeś na innych. Mam nadzieję, że napiszesz, że dostałeś pierdolę. Każdy chciałby wyzwać Conora McGregora. Czemu tak nastawiłeś się na bicie zawodników z Irlandii?
Nie, no. Powiedziałeś, że to tak Irlandia. No są, no, z Irlandii, to tylko tak dodałem. Nie, że z Irlandii. No, Conor jest wielką gwiazdą, no, to chętnie bym z nim zawalczył, nie? To bardziej o to chodzi. I też w walce z Conorem chyba nie byłbyś chyba tak pewny siebie, jak w walce z Normanem. Znaczy on ma na pewno lepszą stójkę, nie, Conor, od Normana Pałki, ale też myślę, żebym go pokonał. Ty, Norman, kiedyś, gdy byliśmy w hotelu w lobby, powiedziałeś, że byłeś na sesjach treningowych tam, gdzie Conor. Jakie masz relacje z Conorem McGregorem? Czy istnieją jakieś relacje pomiędzy tobą a Conorem? No. Nie. One time he asked me to, nie, raz poprosił mnie. I think just when I got released from the UFC, he, chyba zaraz jak wyszedłem z UFC, skontaktował się ze mną i zapytał, czy chciałbym mu pomóc w przygotowaniach. My knee was twisted. You know, I tore ligaments in my knee and I just says I couldn't make it. But, no ale nie, miałem po prostu kontuzję wtedy i nie. I powiedziałem, że nie mogę. Nigdy z nim nie trenowałem. To jest jedyny kontakt, który ze sobą mieliśmy. That's it, really. No i tyle. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Halo. Cześć. Jakie masz pytanie? Możesz się przedstawić? No, Eluwa. Eluwa. Ogólnie to mam pytanie do Normana. A no, co planuje po walce? Czy wraca po prostu do KSW? Czy jeszcze zostaje w federacji? Bo tam mówił o tym kontrakcie, że dalej jest zawodnikiem KSW, ale w sumie to jeszcze nie wie, co będzie robił. No i to jest moje pytanie, czy na jak długo planuje zostać, czy to tylko jedna walka i spada? Dobre pytanie. Nie jestem do końca pewien. Wiem, że mam coś ustawione na wrzesień, chyba MMA. Ale nie wiem, co dalej. Chciałbym dalej walczyć w KSW, ale to jest dobra organizacja. MMA to jest moja pasja. Bardzo lubię mieszane sztuki. Więc może po wrześniu, może Boris, może się przeniosę. Nie wiem. Nie do końca ma sens walka z nim, bo on walczy o tytuł. Nie wiem, kto będzie następny. Nie wiem, czy KSW. Moja następna walka to wrzesień. MMA we wrześniu. Okej. Powiem od siebie, że też całkiem miło jest nam tutaj ciebie gościć w naszej federacji. Na pewno. Dzięki, cała przyjemność po mojej stronie. Dobrze się dogadujemy, tak więc doceniamy też gdzieś tam współpracę między nami a tobą. Dziękuję za... Inaczej, masz jeszcze jakieś pytanie? Czy to wszystko? Okej, już po telefonie. Mamy ponad 130 tysięcy osób. Ja też przepraszam, czasami gdzieś tam ten słowotok mi się łamie, ale cały czas tutaj dostaję informacje na temat na kolejnych... Na konferencji ile był rekord teraz? Teraz na konferencji było... nie sprawdzałem, ale było na oficjalnym kanale było jeszcze więcej niż aktualnie mamy, ale na wszystkich kanałach mamy już ponad 130 tysięcy ludzi, tak więc jest to totalnie zdominowany poprzedni rekord, jeżeli król. Chodzi o yeah! Face to face. Pałka. To Kasia. Moi drodzy, teraz mamy Ferrariego na linii i zanim przejdziemy jeszcze do telefonu, chcę tylko powiedzieć, jeszcze sekundę, Amadeusz, zanim przejdziemy do telefonu, to po telefonie Amadeusza przejdziemy do face to face i wtedy prosiłbym o dodatkowy support dwóch ochroniarzy, żeby nie było tutaj lipy. A teraz na obecny moment Amadeusz, halo, halo. No halo, cześć, zadzwoniliście do mnie. Właśnie ja, słuchaj, dopiero jechałem z taksówki, wszedłem do domu, wszedłem, jeszcze jestem nieogarnięty, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Słuchaj... Przeczytałem, że coś tam Bed Park na mnie mówi. Słuchaj, powiem ci tak, Amadi, nie? Akurat tym razem gdzieś tam nie poszło wiadro pomyj w twoją stronę. Dzwonię tutaj totalnie gdzieś tam z mojego interesu. No. Mam do ciebie jedno pytanie i bardzo bym cię prosił, żebyś odpowiedział szczerze, nie kierując się tam gdzieś tam negatywnymi emocjami co do Casio czy normalnie. Jasne, ale ja to na to pytanie odpowiadałem do mnie wielokrotnie. Tak, akurat tutaj masz prosto, bo i do Normana i do Casio tutaj masz problem, tak więc kto wygra walkę? Zacznijmy od tego, że nigdy nie powiedziałem, że mam do Normana problem.
On powiedział, że ma dzisiaj do ciebie, więc już i tak macie. I chcę ci powiedzieć, że jest ponad 130 tysięcy osób na live'ie, tak okay. Więc... Tak więc jest to jeden z największych live streamów takich stricte ze studia, jaki mieliśmy. Największy. Nie, spoko, jeden no największy. No nabijaj, o co chodzi? Kto według ciebie wygra tą walkę? Don Cassio czy Norman Parker? Powiem tak. Norman Parker nie zna języka polskiego. Jego ludzie, którzy mu to tłumaczą, mogą tłumaczyć mu źle. Ja oczywiście doceniam jego poziom sportowy jako zawodnika MMA. Nie ukrywam, że z przyjemnością oglądałem jego walki. Ale specjalnie wykupiłem sobie UFC Fight Pass, żeby pooglądać jego walki, jak się prezentuje jego stójka. I powiem tak, moim zdaniem na tych walkach on głównie kopie, używa łokci, jest grapplerem. Ostatnio spotkałem go w hotelu, podszedł do mnie i spytał się mnie o to. Powiedziałem mu to prosto w oczy, a co jest najśmieszniejsze, że on przyznał mi rację. I wyobraź sobie... że normalnie porozmawialiśmy, ja podkreśliłem, że w MMA to jedno, ale że moim zdaniem Cassius jest dużo lepszym bokserem niż on i że stoczył 70 coś pojedynków amatorskich i wiesz, tam był w tej Husarii, czyli takiej tak zwanej reprezentacji Polski. Moim zdaniem Cassius na spokojnie sobie z nim w boksie poradzi. Nie powiedziałem, że go znokautuje ani nic, no tylko tak. Wytłumaczyłem mu to w twarz i w zasadzie rozeszliśmy się w miłej atmosferze, po miłej pogadance. Moim zdaniem dzisiaj miałem live'a, miałem ponad 2000 ludzi na Instagramie i z moim trenerem typowaliśmy walki. I wytypowaliśmy na Cassiusza. Ja od początku, pomimo konfliktu z Cassiuszem, podkreślałem, że moim zdaniem jest faworytem, bo ja nigdy nie mówię sympatią, tylko mówię jak jest. Halo? Jak się do tego odniesiesz? No ja wiem, że wygram, no to co? No. A ty Norman? Ja też to wiem, że on wygra. To jedynie by miał potem bym mógł mu dokuczać, że znowu farmazoni, a wiem, że nie będę musiał tego robić, no bo akurat tutaj trafił, że wygram i go rozwalę. No tak, tak. Powiedziałeś na swoim live, że przygotowujesz się do walki, tak? Ponieważ gdybyśmy patrzyli takim tokiem rozumowania, to każda osoba typująca walki, mówiąca, że ktoś przegra, zwyczajnie by go obrażała. Nie wiem, kto mu przekazywał tę informację, ale domyślam się, że mógł to być jego menadżer. No bo też Amadeusz nie żywi specjalnej sympatii do Marcina Prymka, twojego menadżera, ze względu na, według Amadeusza, zaangażowanie tego chłopaka, który... Nie, nie. Czy on na live powiedział, że nie przygotowywałem się do walki? Czy to jest prawda? To powiedział Park? Czy na live powiedziałeś, że nie przygotowywał się Norman do walki? Wiesz co, w pewnym momencie doszły mnie słuchy, że Norman bywał bardzo często w klubach w Poznaniu. Tak, co słyszałeś? I że przegrał walkę z Gamrotem przez to, że imprezował. Czy imprezował w tamtym okresie? Spytajmy go. No. Can I not go somewhere to see the nightlife? The... Czy nie mogę sobie po prostu wyjść, żeby zobaczyć, jak wygląda życie nocne? Jak ty, masz tyle sterydów w żyłach, że rzuca ci się na mózg. To, że wychodzę sobie na miasto w weekend, to znaczy, że co, że chleję, że imprezuję? Weź, spierdalaj. Dobra, ale okej, mówi, że ja gadam głupoty. Ja powiedziałem... Chlanie nie jest złe. Że... To nie ma nic do rzeczy. Powiedziałeś, że nie przygotowujesz się do walki z Cassiuszem podczas swojego streamu? Tak mi Polak powiedział. Polak to ci powiedział. No to mój największy wróg jest bardzo... Tak. Podobno tak powiedziałeś na live streamie. On nie jest w ogóle wiarygodnym źródłem, bo to jest człowiek, którego ciężko znokautowałem i mnie nienawidzi. I przy każdej okazji próbuje wbić mi gwóźdź do trumny. Ja wytłumaczyłem nawet Normana, że... 1-1-4 mogę się wypowiedzieć? Okay. 1-1-4 przegrane. Wytłumaczyłem nawet Normana, że uważam, że przegrał, bo z tego co wiem, imprezował. I dlatego nie zrobił wagi do Gamrota i tak dalej. Ja byłem nawet za parkiem. To nie jest żadna butelka, ponieważ nie jest duża szansa, że się pokłócimy. Nie, to nie ma nic wspólnego. Na śmierć i życie, ponieważ nie wiem, co on ma w głowie. Ale w życiu go nie obrażałem i to nie jest żadna oznaka strachu z mojej strony, tylko jeśli nikt nie pozwoli sobie wkładać słów, których nie powiedziałem. W usta. I tyle. A to, co powiedział Normanowi Adrian Polak, jest naprawdę wiarygodne. Mój największy wróg Normanowi na pewno powiedział prawdę.
No bo nie wiem, czy wiesz, ale Adrian Polak jest skonfliktowany z Amadeuszem już od bardzo dawna. I nie do końca to, co mówi Adrian, może być też prawdziwe. Nie? Może tu mówić po prostu gdzieś tam z gniewu do Amadeusza. No wczoraj na Cage'u wiele głupot gadał. Tak samo gadał, że na przykład przyszedłem z Pauliną Witusińską i tak dalej, a wyszedł z nią Wiewiór. A od razu Paula do mnie napisała i okazało się, że one były zaproszone przez Sejm MMA. Ja w ogóle z nimi nie przyjechałem. Polak wczoraj opowiedział wiele ciekawych historii, nie mających wspólnego z prawdą. I ta sama historia, którą powiedział Normanowi, również jest nieprawdziwa. Faktycznie na live powiedziałem, że doszły mnie informacje, że Norman imprezował, nie za dużo trenował. Ale nie powiedziałem, czy tak jest, czy nie, tylko że tak słyszałem. Ale no to teraz ci ja muszę powiedzieć, Amadi, żeby gdzieś tam sprostować w imieniu federacji, że ja wiem, znam te listy i tak dalej. I tam na pewno nie było nazwiska Pauliny i Oli, bo gdzieś tam znam dziewczyny z Warszawy. Słuchaj, i nie możecie do nich teraz zadzwonić. Proszę bardzo, zadzwońmy teraz do Pauliny Witusińskiej. Wysłać ci numer? Nie, o to będzie bez znaczenia. Ale jak nie? Słuchaj, w imieniu federacji mnie oczerniłeś, teraz to dzwoń. Haha, no i co? Ja już się nie dam oczerniać. Przyprowadzacie złodziei. To nie jest... Ale nie pozwolę więcej zrobić z siebie kurwy publicznie. Z mojej dupy z mordy, bo pozwoliłem sobie kilka razy, ale więcej sobie kurwa nie pozwolę. To nie jest atak na swoją osobę. Zadzwońmy do Pauliny i dowiedzmy się od niej, w jaki sposób się znalazła na Fame MMA. No zapewne powie, że z zaproszenia Fame MMA, ale to jest nieprawda, bo gdzie dziewczyna... Nie jestem pewny, z jakiego zaproszenia. Pewno nie została zaproszona przeze mnie. Powiem ci tak, Amadi, żeby nie było, bo ty teraz jesteś... Odpaliłeś ofensywkę, ale to ten, to... Nie, bo jestem zły, wiesz dlaczego? Bo wpuściliście kurwa złodzieja przed kamery, żeby... Nie, twoja, to nie jest oczywiście twoja wina i absolutnie, Bogdan, ja ciebie mega szanuję, naprawdę, to nie jest twoja wina. Ale mam lekki żal do federacji, bo został przeprowadzony zamach na moją osobę. Dodatkowo zostało promowane atak zawodników MMA na mieście, co podkreślił Wiewiór, że jest to jakaś droga do wybicia się i tak dalej. Co jest kurwa absurdalne. Amadi, powiem ci tak, jeżeli chodzi o chłopaka, który wyszedł na scenę, no to gdzieś tam miał prawo wypowiedzieć się, bo też został... To dlaczego nie miał prawa wypowiedzieć się dziewczyna, która przy tym była? Bo to była sprawa pomiędzy tobą a tym chłopakiem. I ta gdzieś tam... Czyli świadko, ale menadżera, który komentował mu zdjęcia, który jest jego kumplem, to przytoczyliście. Ale gdzie był menadżer? Przecież menadżera nie było na konferencji. Hubert powiedział, że rozmawiał z menadżerem, i że menadżer to widział. W ogóle muszę wtrącić, przepraszam cię, Hubert, nie bądź na mnie zły. Powiedziałeś mi później, że się pomyliłeś w rozmowie ze mną, ale rozmawiałem z Hubertem przed konferencją i powiedział mi, że menadżer nie widział tej sytuacji. A przy świadkach czy publiczności powiedział, że widział, ale Hubert później powiedział, że się widocznie pomylił. Ale tak jak mówi Amadeusz, potem ja pozwoliłem przerzucić ruch na twojego Instagrama, żebyś... Oczywiście, jestem ci mega wdzięczny, tak więc ja jestem Team Boxer 100% no. I stary mega szanuję, doszło mi dużo followów. Ja jestem po twojej stronie, ale nie pozwolę ciągle wciskać sobie kurwa kitów. Tylko Amadi, tak ja... Tak z Pauliną. Pamiętaj, Amadeusz, że ja... To wy nie mieliście wczoraj czasu tego wyjaśnić, jak mieliście kiedyś? Nie, tutaj Amadeusz gdzieś tam odbija piłeczkę odnośnie tej Pauliny, ale wiesz, Amadi, że Paulina oraz Ola to są dziewczyny, które nie mają nic do Fame MMA, w sensie żaden jakby łącznik. Ale ja nie mówię, czy wiesz, co chodzi, nie? Ja tylko powiedziałem, że Adrian Polak powiedział, że ja je zaprosiłem. No. To bo no przyznaj się, Bogdan, i koniec tematu. A ja tak, że nie było. Powiedz, no. Kurde. Chodzi mi o to, że Polak pierdoli farmazony i robi mi pod górę zawsze i chce mnie skłócić z Normanem. To miałem na myśli konkretnie. I sorry za ten atak na federację, bo kurwa robimy zajebiste show teraz. Ja jestem szczęśliwy, że to wszystko tak wyszło po części. Ale jednak na pewno nie było to fair w stosunku do mojej osoby, żeby złodzieja przyprowadzać przed kamery i dawać mu się wypowiedzieć. Na pewno i tak z mojej strony ja się zachowałem fair, że dałem się wypowiedzieć świadkowi tego zamieszania, mianowicie tej Sandrze na twoim Instagramie. Oczywiście, zyskałeś na tym. To było zajebiste, bo Oksel, dlatego masz do mnie dożywotni props. Dziękuję bardzo, to doceniam, ale też chciałbym, żebyś docenił mimo wszystko federację, bo to federacja też umożliwiła to, byś mógł jakby
ten ruch z całej konferencji mógł być przerzucony. Oczywiście doceniam federację i bardzo się cieszę, że tutaj jestem i za federację wskoczyłbym w ogień, ale wiesz, było to mega, takie uważam, że krzywdzące po części dla mojej osoby i dziękuję ludziom, że potrafią widzieć, co jest prawdą, a co kłamstwem. Dobrze. No tak czy inaczej, słuchajcie, nie chcę wam wracać, bo to jest wasze... Jeszcze pytanie. Norman Cassio, sorry, Norman Park czy Don Cassio? Kto wygra według ciebie już finalnie? Don Cassio wygra i to myślę, że chciał powiedzieć nie, na pewno nie przed czasem, bo Park ma twardą głowę, ale myślę, że go wypyka. Okej. Okay. I że może być Hollywood w późniejszych rundach. No i bawcie się dobrze, panowie. Dzięki za telefon. Pozdro. Dobra, panowie, zbliża się godzina 21.45. Jesteśmy już na, można powiedzieć, finale naszego face-to-face'a. Chyba wydaje mi się, że tym bardzo kontrowersyjnym akcentem można by zakończyć ten program. Tak więc zapraszam was przed kamerę. Ja nawet nie będę wchodził pomiędzy was, tylko dobrze by było, jakby to ochrona stanęła. Strach. Widzę, kurwa, strach, chłopie. Masz kupę w majtach. Widzę to. Zobaczymy. Będziesz bity. Nigdy nie byłeś tak bity po twarzy. Przez tyle czasu. Zobacz. Okaże się. Cały czas będę przy tobie i będę bił cię po twarzy. See you on the other side. Do zobaczenia. Nie wytrzymasz presji. Do zobaczenia po drugiej stronie. Nie wytrzymasz tej presji. Pressure. We'll zobaczymy. I jeszcze do publiki. W stronę frontu. Norman. In front of camera. Woo! Don Cassio King. Queen. I w niedzielę na tym serwerze Królowa. Z Fardengą, kurwa, gram w Tibie i w Metina. I pamiętajcie, najlepszy refling, który nie zacina Don Cassio, będzie w bio i na moim Instagramie i tyle, nie? Dobrze, panowie, dziękuję. Możecie usiąść. A ja, moi drodzy, zapraszam was na platformę fame.ma.tv. Tam będziecie mogli kupić pay-per-view na galę fame.ma10. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego face to face'a. Widzimy się na ważeniu. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I nara. Działaniami, które przygotowaliśmy w ramach marki Legal Night, zaskoczymy całą Polskę. Jeżeli ty jesteś zainteresowany działaniami na pograniczu ryzyka, zapraszam cię na tę stronę internetową. Hidrop.com plus 5% do wpłaty z kodem FAME. Ponad 20 różnych smaków, 5 razy więcej kofeiny niż zwykła kawa. Jedna porcja to odpowiednik 3 napojów energetycznych. Na kod FAME25 minus 25% zniżki na cały asortyment. GBS dobrze jest. Polecam. Michał Bogzelbaro. Kodem FAME10 otrzymasz 10% zniżki w sklepie SFD. Odwiedź zaadoptuj.pl.
Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoadoptuj.pl.